Naszymi gośćmi są trzej panowie, ja przedstawię ich w kolejności alfabetycznej. Pierwszy to jest pan doktor dyplomowany Rafał Fedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, badacz zarówno ruchów politycznych z przeszłości, jak i analityk tego, co się obecnie dzieje na scenie społeczno-politycznej. Autor kilku bardzo ciekawych książek, między innymi dwóch prac o syndykalizmie jako ruchu ideowo-politycznym oraz książki bardzo ciekawej Socjaliści z Solidarności o tym takim bardzo zapomnianym dzisiaj już aspekcie, jakim było wyłonienie się z dawnej opozycji demokratycznej czy antykomunistycznej, również ugrupowań o charakterze lewicowym. Kolejnym z gości jest Jarosław Górski, publicysta, pisarz, polonista z wykształcenia, współpracownik Nowego Obywatela, felietonista na naszej stronie internetowej, również autor wielu publikacji o tym, jak inicjatywy społeczne i ich etos wyglądały w przeszłości, między innymi zainteresowany myślą Janusza Korczaka i jeszcze wielu innych tego rodzaju postaci. Trzecim z gości jest dr Jarosław Tomasiewicz, politolog, autor również wielu publikacji, czy to naukowych, czy popularyzatorskich, publicysta, autor książek o takich, można powiedzieć, rozmaitych nowatorskich, czy dziwnych, w cudzysłowie mówiąc, ruchach, inicjatywach politycznych. Także to są nasi trzej goście, którym ja będę po prostu zadawał pytania. Będę ich skłaniał do rozmaitych refleksji. Będziemy się chcieli zastanowić nad przeszłością, nad teraźniejszością tego, co można nazwać aktywnością polityczną, czy pewnego rodzaju kontestacją zastanego porządku w Polsce dawniej i obecnie. Może jeszcze troszeczkę o takich zasadach technicznych, żeby Państwo mieli świadomość, jak to będzie, do jakiego klucza będzie przebiegała ta debata, bo nasi tutaj goście już wiedzą. Jest pięć takich głównych bloków tematycznych, które będziemy sobie omawiali. Moi goście, nasi goście będą odpowiadali w kolejności alfabetycznej. Po mniej więcej 5-6 minut na każde pytanie. Gdy skończymy całość, wtedy będziemy zapraszali Was czy to do refleksji, czy do rozmaitych pytań, dopowiedzeń i tego typu aktywności. Mam nadzieję, że troszeczkę czasu na to wszystko zostanie. Żeby już nie przedłużać, zaczynamy. Przede wszystkim chciałbym zacząć od takich kwestii historycznych. Bez historii się zupełnie nie obejdzie. Nie będziemy się cofać może aż tak strasznie daleko w przeszłość. Zostawmy sobie, powiedzmy, wiek XX. I chciałem naszych gości zapytać o taką subiektywną ocenę tego, jakie inicjatywy społeczne, jakie ruchy społeczne, jakie formy aktywności publicznej Polaków nastawione na samoorganizację, na kontestację antyspołecznych postaw, czy to rządu, czy systemu społeczno-gospodarczego, jakie tego rodzaju inicjatywy z przeszłości są ich zdaniem taką polską specjalnością w sensie pozytywnym, które ich zdaniem są po prostu najlepsze, najbardziej wartościowe, które były najbardziej udane, które zawierały taki najciekawszy ładunek, czy to ideowy, czy organizacyjny, a przede wszystkim też takich, z których moglibyśmy czerpać się także dzisiaj, czyli nie tylko jakaś, prawda, ramotka z historii, nie tylko antykwariat, ale też coś, co zdałoby się być może przełożyć na dzisiejsze realia. To mogą być bardzo różne ruchy, to może być zarówno coś bojowego, coś aktywistycznego, masowego, to mogą być też postawy może mniej, prawda, dynamiczne, bojowe, może bardziej praca u podstaw, praca taka bardziej stonowana, ale efektywna. Tutaj już jakby wybór pozostawiam gościom. Zaczynamy, pan doktor habilitowany Rafał Fedoruk. Tak, to do wyboru. Dziękuję bardzo. Patrząc znowu w wiek XX, można by stwierdzić, że dużo się działo. I to jest coś z tego wybrać, no trzeba przyjąć jakieś kryteria. Więc ja bym powiedział, że po pierwsze warto patrzeć na to, co się udało. To znaczy, czy dany zryw, bunt, rewolucja, czy jakbyśmy tego inaczej nie zdefiniowali, odniósł sukces. A w każdym razie los tego podmiotu społecznego, który był siłą
zrywu nie był gorszy po niż przed? Po drugie, czy zmiany przyniesione przez to wydarzenie, ten zryw były trwałe? I po trzecie, czy w tym wystąpiła korelacja jakby takiego żywiołowego, spontanicznego buntu, ruchu społecznego we właściwym rozumieniu tego pojęcia, z wyższym poziomem organizacji, czy zostały jakieś instytucjonalne ślady tego? Więc powiedziałbym, że na przestrzeni owego 20. stulecia wyróżniają się tutaj dwa wydarzenia. Po pierwsze, to jest rewolucja 1905 roku, zupełnie dzisiaj zapomniana. Nazywana też kolejnym powstaniem, bo zauważmy, że ona się zakończyła sukcesem. Mimo olbrzymich ofiar, los Polaków w ogóle, tak? Niezależnie już od różnych zróżnicowań wewnętrznych, był po prostu lepszy w zaborze rosyjskim przed niż po. A elity polityczne, także elity rewolucyjne, które w czasie tej rewolucji się kształtowały, przez wiele lat jeszcze odgrywały istotną rolę. To, że międzywojenna Polska była demokratyczna i miała ustawodawstwo socjalne na poziomie Niemiec czy Austrii, a więc no, takich najbardziej lewicowych państw po 1918 roku, było zasługą tegoż. No i drugie takie wydarzenie, moim zdaniem też zapomniane dzisiaj, też nieprzypadkowo, to jest rok 56. Bo jakby na to nie patrzeć, wyzwoliła się wówczas w skali masowej energia Polaków, prawda? I czerwiec, i październik. Skutki tego trwały ileś lat, też powrotu do epoki wcześniejszej nie było, a wiele środowisk, które wówczas się aktywniły w różnej postaci, powracało jeszcze potem w jakichś formach aktywności społecznej. Zatem nie kryję, że być może trochę prowokacyjnie, ale nie wymieniam roku 80, prawda? Bo mam wrażenie, że była to sytuacja, w której ruch protestu wygrał wojnę, a później przegrał pokój, prawda? Walczył zarówno o niższą cenę kiełbasy w stołówkach zakładowych, jak i o pracowniczą i ludzką godność, a per saldo dostał bezrobocie i taką skalę poniżenia, o której w czasach gierkowskich nawet nie mógł w najczarniejszych snach sobie wyobrażać. Dziękuję. Jarosław Górski. No, ja bym oczywiście zgadzam się z tym, co pan profesor Fedorow powiedział. Wydaje mi się, że oba te wydarzenia, które pan wymienił, są niesamowicie istotne. I chciałbym tutaj dodać coś, a nie proponować inne odpowiedzi. Mnie się wydaje, że bardzo istotnym wydarzeniem, o którym warto by pamiętać, jest powstanie styczniowe, które wymieniłbym z tego powodu, że to jest chyba pierwsze wydarzenie w naszej historii w takiej skali, kiedy nasze elity zrozumiały, że żeby uratować coś, na czym im bardzo zależy, muszą po prostu wszystko zmienić. Muszą zmienić całą strukturę społeczną. Muszą pozbyć się swojej niezwykle uprzywilejowanej pozycji i zacząć tworzyć od nowa nowy naród z nowymi, no, że tak powiem, z nową zupełnie strukturą społeczną. To jest pierwsze takie wydarzenie, jak mi się wydaje, w naszej historii, kiedy elity zrozumiały, że muszą coś stracić, muszą coś oddać, żeby coś zachować. Tu kolejnym takim wydarzeniem, które jest bardzo istotne, to jest, mam wrażenie, że wydarzenie, które w jakiś sposób łączy się też z powstaniem 1905 roku, ze względu na to, że to powstanie wykształciło też pewne elity, ale ja bym tutaj wymienił wojnę polsko-bolszewicką, dlatego że to jest jakby pierwsza w historii mobilizacja narodów. Nie elit, ale pierwsze w historii wspólne, solidarne wystąpienie narodu wobec jakiegoś zewnętrznego zagrożenia, narodu, który notabene jeszcze kilkanaście lat wcześniej
po prostu nie istniał, to znaczy nie istniał w takim sensie, że tak dużo mieszkańców naszego kraju miało wspólną świadomość narodową. No i trzecie wydarzenie, które wydaje mi się jest tutaj niezwykle istotne, i to też myślę, że jeszcze będzie możliwość, żeby do tego nawiązać. To jest oczywiście rok 1980 i mnie się wydaje, że to jest też jedno z niewielu takich wydarzeń w naszej historii, kiedy ludzie nie należący do elit, ludzie należący do klas wyzyskiwanych, to różnie oczywiście możemy to rozumieć, kiedy tym ludziom się coś udało. To znaczy rzeczywiście było później tak, że to doprowadziło do tego, co mamy dzisiaj, prawda, w pewnym sensie. Ale mam wrażenie, że to było pierwsze wydarzenie o takiej skali, kiedy ludzie uwierzyli w to, że mogą mieć siłę, że mogą razem coś zrobić, i to jest szczególnie nieważne. Myślę, że później też będzie możliwość powiedzenia paru słów o tym. To jest szczególnie ważne dlatego, że mi się wydaje, że Polacy mają gigantyczny deficyt poczucia własnej sprawczości, zwłaszcza Polacy no, nie należący do elit. I Solidarność to było takie wydarzenie, kiedy oni poczuli własną sprawczość i poczuli to, że także ludzie nie należący do elit mogą razem coś zrobić. Ja chciałbym zacząć od zwrócenia uwagi na fakt, że w Polsce mamy relatywnie słabe tradycje walki klasowej. W Polsce nie było nigdy Pukaczowa, Żiżki, Tylera, nie było Jacqueline. Z tym, że proszę Państwa, nie należy tego tłumaczyć, jak to niektórzy robią, jakąś taką wrodzoną apatią Polaków, czy też wrodzoną sprawiedliwością. To wynikało z bardzo racjonalnego zachowania. W Polsce walka antyfeudalna miała charakter zbiegostwa. Czyli po prostu chłop na własną rękę poprawiał swoją sytuację, uciekając w dzikie chłopy. Muszę zauważyć, że ta metoda radzenia sobie przeżyła do naszych czasów. Emigracja zarobkowa, ta prawie dwumilionowa obecnie, jest faktycznie formą zbiegostwa z tych warunków. Z tym, że oczywiście, jak rozumiem, gdy mamy mówić o sposobach walki, to nie chodzi nam tutaj o indywidualne poprawianie swojej sytuacji właśnie poprzez emigrację zarobkową, tylko chodzi nam o jakieś metody działania zespołowego. No to tutaj rzeczywiście mamy bardzo wiele wzniosłych przykładów tego typu walk społecznych. Całkowicie się zgadzam z wszystkimi tutaj wymienionymi, a więc i z Solidarnością, i z rewolucją 1905 roku, i z ruchem rad robotniczych, który był co najmniej trzykrotnie, więc i w 18 roku, i w 1945, i w 56, i z ruchem spółdzielczym, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, osobiście mam pewien problem, jak przełożyć te właśnie wzorce działania zespołowego na obecny stan świadomości Polaków, który cechuje się atomizacją i hiperindywidualizmem. I dlatego no, może przykład działania, do którego warto by się odwołać, będzie prowokacyjny, ale jeśli chodzi o ten modus operandi, to wydaje mi się, że mogłaby to być Konfederacja Barska. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby prowadzić walkę w formie walki zbrojnej, ani nie chodzi mi o motywację, że to ma być ruch w obronie świętej wiary katolickiej. Chodzi mi raczej właśnie o sposób działania. Że to było działanie autonomicznych grup, które działały na własną rękę, prowadzone wewnętrzną motywacją, rozpraszały się pod każdym naporem silniejszych wojsk rządowych czy rosyjskich, ale zaraz potem zbierały się znowu w te zbrojne kupy i dalej prowadziły walkę. Wydaje mi się, że właśnie tego typu działanie sieciowe, właśnie autonomicznych grup, niewielkich środowisk, które działają na własną rękę, ale koordynują jakoś swoje działania, to jest dobry model
do naśladowania. Dziękuję. Ktoś jeszcze ad vocem wypowiedzi któregoś z panów? Czy? Ja się zgadzam całkowicie. Dobrze, to. Dobrze, dobrze, jasne. Więc teraz tak, powiedzieliśmy sobie o przeszłości, tutaj też troszeczkę było o przyczynach tych zjawisk czy postaw, które się dzieją dzisiaj. Zanim zaczniemy mówić o tym, czy, kiedy, w jakiej skali Polacy się zbuntują, staną z kolan, niezależnie jak sobie to określimy i w imię jakich celów, to spróbujmy może teraz zastanowić się troszeczkę nad samą aktywnością Polaków. Bo tutaj opinie o tym, jakim jesteśmy teraz społeczeństwem czy narodem, jak sobie nazwiemy, są raczej, gdy się czyta na przykład opinie naukowców, opinie osób badających aktywność społeczną w Polsce, raczej mało optymistyczne. Mamy takie twarde dane, choćby dotyczące aktywności w organizacjach społecznych, pozarządowych. W Polsce to są wskaźniki na poziomie tam 10, czasami kilkunastu procent, zwykle w krajach, zresztą była dzisiaj już o tym mowa, gdy rozmawialiśmy o związkach zawodowych, w krajach Europy, czy to zachodniej, czy północnej. Są to skala tych zjawisk jest czasami kilkakrotnie wyższa. Rozmaite właśnie badania społeczne pokazują, że Polacy raczej są skupieni na samych sobie, na rodzinie, na tych takich najbliższych, najlepiej znanych kręgach, że raczej nie przejawiają aktywności w przestrzeni publicznej. Mamy taki wskaźnik choćby jak to, że stosunkowo niewiele jest na tyle wielu innych krajów, stosunkowo niewiele jest strajków, rozmaitych wystąpień pracowniczych. I teraz chciałbym się was zapytać, czy wy się zgadzacie z taką w ogóle opinią, że w Polsce jest pod tym względem nie najlepiej, to po pierwsze, bo być może oceniacie inaczej, być może na przykład macie jakieś zastrzeżenia choćby do sposobu badania takich zjawisk, być może uważacie, że one nie są do końca rzetelnie zbadane. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli się zgadzacie z jakimś aspektem tej diagnozy smutnej, to chciałbym, żebyśmy spróbowali się troszeczkę zastanowić nad przyczynami, bo co do przyczyn też tak naprawdę nie ma zgody nawet w tym prawda, obiegu publicznym, opinii publicznej nie ma zgody, są czynniki bardzo różne wymieniane. To jest a to jakiś konsumpcjonizm Polaków po latach niedoboru, jakaś taka mała stabilizacja kolejna, to jest jeden z czynników wymienianych. Drugi z czynników niskiej aktywności to jest z kolei kwestia swego rodzaju zastraszenia Polaków na przykład, że pracownicy się nie buntują, bo prawda, mają za dużo do stracenia, a za mało alternatyw. Jest jeszcze taki czynnik strukturalny, który też wydaje mi się, że z kolei na niego się mało zwraca uwagę, choćby to, że zniknęła baza materialna wielu protestów, to znaczy mówiliśmy na przykład o Solidarności, czy o roku 1956, to prawda, były w dużej mierze protesty robotnicze i teraz skupisk robotniczych, dużych zakładów pracy jest znacznie mniej, zupełnie jest inny model zatrudnienia. Więc chciałbym, żebyśmy troszeczkę się zastanowili, skąd się ewentualne problemy, faktyczne czy ewentualne problemy z niską aktywnością społeczną Polaków, waszym zdaniem, biorą. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, na które odpowiedzi już udzielił zarówno sam moderator, jak i pan doktor Tymasiewicz w swojej wcześniejszej wypowiedzi, bo w istocie to musielibyśmy zacząć opowiadać sobie całą historię Polski po kolei, więc ja pozwolę sobie większość tego pominąć, powiedzieć tyle, że po tych historycznych czynnikach bierności po epoce PRL-u, która była epoką paternalistyczną, tak, która zachęcała do stabilizacji życiowej bez aktywności publicznej, w sposób bardzo gwałtowny skoczyliśmy w model społeczeństwa, który właśnie wygasał na Zachodzie. Tak? Skoczyliśmy od razu w model społeczeństwa konsumpcyjnego i to doby globalizacji, gdzie konsumpcja to jest pierwsza rzecz, która odrywa ludzi od jakiejkolwiek formy aktywności. I powiedziałbym tak, że Polak jest pojęcie wykluczonych społeczeństwem. Powiedział, że problem Polak jest taki, że jesteśmy społeczeństwem wykluczonym. A główną przyczyną tego jest po prostu, że jesteśmy biedni. I to jest, myślę, najprostsza odpowiedź na to pytanie. I być może wchodzimy do jakiegoś stopnia coś, co w Niemczech jest już uważane za standard polityki, znaczy jest to model 20-60-20, czyli 20% społeczeństwa to są zadowoleni i oni partycypują w oficjalnym systemie, 20% to są wykluczeni i o nich nawet nie ma co zabiegać.
prawda? Oni są kompletnie jakby wyłączeni. A cała walka w przestrzeni społecznej toczy się o te 60%, no, które jest klasą średnią. W Polsce te 60% uważa się za klasę średnią, a większość nie spełnia żadnych kryteriów bycia tą klasą średnią. Więc tu do owej historycznej biedy dołączają się też czynniki pośrednio przez panów wspominane, bo tutaj mowa o husytach, choćby Żyszce i tak dalej. Otóż byli polscy husyci, na przykład Spytek z Mężczyzna. A skąd ja to wiem? Bo mnie w PRL-u nauczono. Ja niedawno dla celów zawodowych porównałem sobie podręczniki do historii z lat PRL-u i obecne. Zakres ingerencji cenzury obecnie jest dużo większy. Można poczytać o husie w dalszym ciągu. Był, żył, prawda, miał blisko, ale o polskich husytach nie ma nawet przecinka w podręcznikach do szkół średnich. Te podręczniki to jest, powiedziałbym, podręcznik integracji europejskiej i dziejów Kościoła. Odtonie, prawda? Pisano rok tysięczny, zjazd i tak dalej, więc w ogóle fajnie, to był taki Niemiec NLD, prawda? Ale następne zdanie było, że jak on już, prawda, odszedł do Krainy Wiecznych Bogów, no to przy nim, po nim nastąpił tam chyba Heinrich der Zweite, który już pokazał prawdziwe oblicze Niemców. A dzisiaj tylko tyle, że odtąd to był, no, taki Helmut Kohl swojej epoki, prawda, i wprowadził Polskę do niej, kropka. Nie ma nic dalej, jak w stosunkach polsko-niemieckich. No i to jest tak, że jako takie myślenie kontestatorskie, lewicowe, czy jakbyśmy inaczej nie nazwali, ono po prostu zniknęło w ogóle z obiegu politycznego w Polsce. To jest niemal wyzerowane w tej chwili, prawda? Cały pozytywny obieg lewicowości w Polsce, świadomości zbiorowej, nie świadomości, jak sądzę, takiego grona, które tutaj zasiada, sprowadza się do miłego skojarzenia z Edwardem Gierkiem. Kropka. Nie ma niczego więcej, prawda? Ani tam 1905, ani inne interpretacje roku 80 i tak dalej, więc pod tym względem uważam, że sytuacja jest bliska beznadziejna. Dziękuję. Ja myślę, że tutaj to, co powiedział dr Tomasiewicz na koniec, mnie trochę zmroziło z tą konfederacją warstwą, bo ja chciałem właśnie nawiązać do czasów pierwszej Rzeczypospolitej, kiedy no, w mojej opinii doszło do takiego, czy pierwsza Rzeczpospolita to był kraj wewnętrznie skolonizowany. To znaczy ja bym pociągnął taką metaforę, którą polska szlachta bardzo chętnie siebie określała, czyli metaforę Sarmatów, którzy podbili tych biernych, nędznych Słowian, prawda? I rzeczywiście było tak, że nasi bierni, nędzni przodkowie byli podbici przez walecznych Sarmatów, ale tak jak to bywa z ludami skolonizowanymi, one przejmują system wartości kolonizatorów. I my mamy, według mnie, taką tendencję do tego, żeby ten system wartości kolonizatorów przejmować. Za tym idzie to, że nie walczymy z systemem, który nam się wydaje oczywisty i niezmienny. Walczymy z wypaczeniem systemu. Chłop mógł się zbuntować wtedy, kiedy dziedzic już bardzo przesadził z tym naliczaniem dniówki, prawda, czy nie doliczał jakichś tam zrzętych snopów. Bunty czy strajki w PRL-u, także Solidarność. Mnie się wydaje, że to są wydarzenia, które mogły mieć miejsce tylko w kraju dyktatury proletariatu. To znaczy robotnicy zażądali po prostu tego, co im kolonizator, co kolonizator im oferował, prawda? To znaczy skoro miał być kraj dyktatury proletariatu, no to oczywiście proletariat miał prawo domagać się swojego. Ale wydaje mi się, że dzisiaj mamy do czynienia z bardzo podobnym zjawiskiem. To znaczy Polacy nie buntują się generalnie przeciwko systemowi, który został im w jakiś sposób narzucony, czy został tutaj wprowadzony, bo to trudno mówić też o narzuceniu, bo narzucenie zawsze jest z zewnątrz, prawda? Ale my się nie buntujemy przeciwko, my jako naród, tak, społeczeństwo, przeciwko takiemu
bardzo opresyjnemu, neoliberalnemu systemowi, dlatego że my przyjmujemy, że on po prostu taki jest, że taki jest świat. Zresztą neoliberalizm bardzo często odwołuje się do kategorii natury. To jest system, który ma być naturalny, w przeciwieństwie do innych, które są sztuczne i które są utopijne. Ten liberalizm ma być naturalny i my Polacy bardzo często przyjmujemy to z całym dobrodziejstwem inwentarza i jeżeli się buntujemy, to raczej przeciwko wypaczeniom samego systemu niż przeciwko systemowi jako takiemu. Nie wiem, chyba się zagadałem, ale może, tak? Bo no, mnie się wydaje, że skąd się bierze ta bierność? Mnie się wydaje, że bierze się też z takiego strukturalnego, bardzo dawno zadawnionego i ciągle aktualizowanego poniżenia czy stanu świadomości Polaków, który nazwałbym poniżeniem. W takiej sytuacji, kiedy ludzie czują się poniżeni, oni nie walczą, czy jakby nie widzą potrzeby walki z systemem, który ich poniża, tylko widzą potrzebę walki ze świadkami ich poniżenia. Tak jak chłop pańszczyźniany, no nie miał ani szans, ani okazji, żeby walczyć z panem, który najczęściej był gdzieś tam daleko i ten chłop go widywał podczas jakiegoś wielkiego odpustu z daleka, prawda? Ale no, ponieważ czuł się poniżony, to robił wszystko, żeby ci, którzy to jego poniżenie widzą, sąsiedzi, żona, dzieci, żeby się na nich odegrać. Wydaje mi się, że liberalizm daje ludziom poniżonym taką iluzoryczną szansę myślenia o tym, że poradzą sobie ze swoim poniżeniem, odgrywając się na innych. To znaczy, mi się wydaje, że wśród Polaków bardzo mocne jest myślenie tego typu. Ja teraz, nie wiem, pracuję w jakimś zakładzie, tak? Zostałem przeniesiony na śmieciówkę. Generalnie jestem poniżony, bo nie stać mnie na to wszystko, co świadczy o jakimś tam wysokim statusie, ale ten system daje mi szansę, że ja się kiedyś na pewno wezmę, sam zostanę jakimś przedsiębiorcą czy prezesem i wtedy się odegram na tych wszystkich moich kumplach, którzy widzą to, że ja w tej chwili jestem nikim. Mi się wydaje, że właśnie ten dzisiejszy system, który no, nazywam dla ułatwienia neoliberalizmem, jakoś bardzo dobrze wpisuje się w taki zadawniony polski kompleks, tak bym to nazwał. Ja się tutaj zgadzam z przedmówcą, że przyczyny tej obecnej bierności Polaków są zarówno historyczne, to znaczy tkwią w dużej mierze w naszej kulturze, jak i współczesne, to znaczy tkwią we współczesnym modelu gospodarki, we współczesnym modelu społeczeństwa. Przy czym nie do końca zgadzam się z twierdzeniem, że Polacy są biedni. Zależy pod jakim względem. Należymy do tych narodów, które pracują najwięcej na świecie. No bodajże jeden czy dwa narody pracują więcej od Polaków. My jesteśmy przeraźliwie aktywni, przeraźliwie zabiegani z tym, że koncentrujemy się tylko i wyłącznie na sprawach prywatnych. Nie stać już nas, brakuje nam czasu na jakąkolwiek działalność publiczną, jakąkolwiek działalność społeczną. No z czego to wynika? No właśnie tak jak było powiedziane wcześniej. Po pierwsze zakorzeniony w naszej kulturze indywidualizm, a z drugiej strony warunki życia współczesnego, które doprowadzają do rozpadu więzi społecznych. Tutaj padło twierdzenie, że Polacy żyją tylko rodziną. Obawiam się, że to też już przestaje być aktualne, że nawet ta ostatnia, właściwie jedyna forma uspołecznienia, jaka egzystuje w Polsce, czyli rodzina przechodzi kryzys. Jak dojdzie do rozpadu więzi rodziny, to już praktycznie pozostanie pustynia. Pozostanie właśnie zbiorowisko egoistycznych jednostek. No, wygląda to bardzo pesymistycznie, ale tak właśnie to widzę. Dziękuję.
Znów byśmy się troszeczkę cofnęli w czasie, ale już teraz znacznie mniej wstecz. Bo niezależnie jak ocenimy aktywność Polaków, czy jej przyczyny, jej braku ewentualnego, to jednak wprowadzanie tego systemu no, nie odbyło się jakby bez oporu. Mieliśmy jednak całkiem sporo rozmaitych buntów społecznych, rozmaitych prób oporu, czy to były protesty pracownicze i dużych związków, i mniejszych związków, choćby tak zapomnianego związku, jak na przykład Solidarność 80, która była jednym z takich bardziej bojowych związków na początku lat 90. Mieliśmy rozmaite formy mniej lub bardziej udane kontestacji politycznej, czy to były mniejsze lub większe partie lewicy, czy to była samoobrona, czyli ugrupowanie wymykające się troszeczkę tym takim podręcznikowym kategoriom, co jest lewicą, co jest prawicą. Mieliśmy właśnie rozmaite formy protestu różnych grup zawodowych, różnych grup społecznych. To nie jest tak, że wszyscy ten neoliberalizm, te jego obietnice przyjmowali jakby z otwartymi ramionami i bili mu pokłony. To jest też niestety troszeczkę smutne, że w Polsce mało kto chyba pisze historię ruchów społecznych, takich ruchów niewygodnych, prawda? Mało jest chyba książek, które opisywały te, można powiedzieć, dwie dekady oporu przeciwko neoliberalizmowi w ostatnim czasie. Ja bym chciał zapytać naszych gości zarówno z takiego, żeby odpowiedzieli z takiego punktu widzenia zarówno analitycznego, ale też jako ludzie, którzy z racji wieku obserwowali, że tak powiem, na żywo to wszystko, co się po prostu w tych latach przełomu i późniejszych działo. Przynajmniej niektórzy z naszych gości byli z tego, co wiem, sami zaangażowani w różne inicjatywy krytyczne wobec tego nowego modelu. Chciałem zapytać was, bo mówiąc wprost, raczej przegraliśmy, to znaczy te rozmaite grupy raczej poniosły klęskę, mimo jakichś tam cząstkowych zwycięstw, chwilowych sukcesów. Chciałem was zapytać po pierwsze o przyczyny, co zostało zrobione źle. Wiadomo, nie na wszystko mieliśmy wpływ, nie na wszystko, nie wszystkie, że tak powiem, dobre karty były po stronie przeciwników neoliberalizmu. Chciałem was zapytać właśnie, jak oceniacie, gdzie zostały błędy popełnione, dlaczego na przykład właśnie z Solidarności 80, przez Samoobronę, czy z jakich jeszcze, czy z Polskiej Partii Socjalistycznej, dlaczego z wielu ugrupowań zostało tak niewiele, które wydawałoby się, że dawały pewną nadzieję na powstrzymanie tych negatywnych trendów, na złagodzenie ich przynajmniej. Gdzie waszym zdaniem, co poszło nie tak i dlaczego? Więc ja bym zaczął od zapomnianego dzisiaj epizodu. W 1992 roku miał miejsce ostatni wielki strajk w Polsce w Zagłębiu Miedziowym. W ogóle powinno się w Polsce OPZZ-owi i Solidarności wystawić pomniki, ponieważ sprywatyzowano wtedy kombinat hutniczo-miedziowy, to wpływy naszego budżetu byłyby dużo mniejsze w chwili obecnej. Ale myślę, że to był dokładnie ostatni moment. To był taki łabędzi śpiew lat 80. To bardzo znamienne, idący w powszech podziałów natury historyczno-ideologicznej. Szukając owych prób kontestacji nowej rzeczywistości, oddzielił jakby dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest poziom intelektualny, jakby refleksji teoretycznej, a drugi działania społecznego. I gdybym po pierwsze odpowiadał na pytanie o to, kto może dziś powiedzieć z czystym sumieniem, a nie mówiliśmy, to myślę, że będzie to dość szczególne grono. Ono obejmie, no właśnie, postsolidarnościową lewicę, prawda, Polską Partię Socjalistyczną, zapomnianych dziś trockistów, anarchistów ówczesnego pokolenia, którzy uczyli się wtedy anarchosyndykalizmu, a także kontestatorski nurt wewnątrz PZP, oparty trochę o PZZ, no, który niestety chciał się rozstawać z dawną rzeczywistością. To znaczy te środowiska jako pierwsze zdiagnozowały polską transformację jako element szerszego globalnego zjawiska, jako transformację, która wcale nie jest oryginalnie polską transformacją. Tak? Różnimy się tylko kształtem mebla, przy którym posadzono jakby elity, a jest to odprysk tego, co się dzieje w świecie. Przez podobne procesy przychodziło wiele państw trzeciego świata, nawet legendarny Jeffrey Sachs, traktowany wówczas
w Polsce, jak wyrocznia wcześniej zniszczył gospodarkę Boliwii, co nie przeszkodziło przyjąć go w Polsce z otwartymi ramionami, tak samo jak fakt współpracy z krwawym reżimem Pinocheta też w dobie budowania demokracji nikomu w Polsce absolutnie nie przeszkadzał. I te środowiska jakby pierwsze zdiagnozowały, o co w tym wszystkim chodzi i jakie będą skutki tego, natomiast nie potrafiły stworzyć żadnej pozytywnej odpowiedzi, dlatego że moim zdaniem po pierwsze żyły w świecie Edwarda Abramowskiego, podczas gdy doba globalizacji niestety uniemożliwiała zastosowanie tej samej metodologii, a walcząc o jakby ograniczenie roli państwa na przykład w gospodarce, faktycznie sprzyjano w ten sposób i na przykład prywatyzacji gospodarki, a nawet banalne hasło spółek pracowniczych w istocie tak naprawdę oznaczało wyzbycie się uprawnień obywateli wobec tego. I po drugie, te tradycyjne oferty były adresowane do społeczeństwa przemysłowego, przede wszystkim do klasy robotniczej. Tymczasem ta grupa społeczna w Polsce z różnych powodów nie mogła być awangardą protestu. Choćby dlatego, że jej elita skupiona w NSZZ Solidarność była skłonna no właśnie kontestować tylko obrzeża rzeczywistości i symbole, natomiast ze względu na swoje rodowody nie mogła być tego wszystkiego. Na przykład struktura OPZZ-u była inna. OPZZ obejmował te grupy pracowników, które z natury są mniej skore do działań strajkowych, no poza niektórymi branżami. Natomiast gdybym patrzył na ten drugi wymiar działania społecznego, to nie będę oryginalny i wpiszę się w sugestię moderatora. Moim zdaniem taką najdalej idącą próbą była samoobrona. Samoobrona albowiem była czystą negacją. W zasadzie wszystko, co ona czyniła, była po prostu zaprzeczeniem rzeczywistości. Prawda? Tak jak ta lewica postsolidarnościowa była ideą, która nie znalazła go ruchu społecznego, to odwrotnie, był ruch społeczny, który był wyzbyty jakiejś idei, z wyjątkiem tego, że nasz świat będzie odwrotny niż ten nowy. Warto też pamiętać o tym, że samoobrona spośród tych wszystkich ruchów kontestatorskich była najbardziej nienawidzona w takim wymiarze estetycznym przez męstwo. Nikt, ani prawica, powiedzmy, spod znaku Porozumienia Centrum Macierewicza, czy ROP-u wtedy, prawda, czy wspomniane te środowiska lewicowe, nawet anarchistyczne, nie doczekały się tylu obelg i daleko idących porównań do faszyzmu i tak dalej, co samoobrona. Każdy, kto zna historię faszyzmu i tak dalej, no to wie, że samoobrona z tym nie miała nic wspólnego, prawda, że faszyzm zawsze był produktem elit społecznych, prawda, wielkiego biznesu, korpusu oficerskiego i tak dalej, a nie jakichś biednych rolników, prawda, związkowców i tak dalej. No i w tym kontekście oczywiście los samoobrony i jej lidera jest bardzo znamienny. Dziękuję. Mnie się wydaje, że tutaj też niezwykle istotna jest taka polska struktura społeczna i polska wyobraźnia, to znaczy Polacy generalnie, no, mi się wydaje, że to też jest spuścizna czasów feudalnych, mają takie przekonanie, że społeczeństwo musi mieć elity i musi tych elit, musi być tym elitom podporządkowane. To kiedyś były elity szlacheckie, później elity inteligenckie. I teraz, jak ja sobie przypominam swoją edukację w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, to pamiętam, że ten mit inteligencji to było coś takiego, co nam wpajano bardzo silnie, mimo że Polska przecież była wtedy pod panowaniem komunistów, ale no nas uczono i Żeromskiego, prawda, i Żeromskiego, który notabene wcale tego mitu inteligenckiego nie tworzył, ale został jakoś tam zawłaszczony właśnie przez ten mit. Cóż takiego się stało po roku 89? Mnie się wydaje, że Polacy po prostu poszli za swoimi przewodnikami duchowymi. Nie zorientowali się, że oni z kolei, ja się zorientowałem tak naprawdę, bo nie mogę tutaj powiedzieć, żebym uczestniczył w jakiejś kontestacji, mimo że w tych latach 90. też blisko mi było do lewicy, ale też byłem jakoś uwiedziony przez ten główny nurt.
w takim sensie, że na przykład tak postrzegałam samoobronę, jak tutaj to powiedział o tym pan profesor. No, wydaje mi się, że myśmy po prostu nie zorientowali się, że nasze elity, to znaczy nasza inteligencja po prostu znalazła sobie nowego Boga, tak? Ja się zorientowałem w momencie, kiedy Unię Demokratyczną przyjęli liberałowie. Wtedy jakby zobaczyłem coś takiego, że sami ci intelektualiści nasi o takim bardzo inteligenckim etosie i inteligenckiej samoświadomości, tak jakby sami powiedzieli, my jesteśmy ci tacy nieudolni, niezdolni, myślimy o wyższych wartościach, oddajemy kraj tym, którzy są rzutcy, sprawni i oni nas zaprowadzą tam, gdzie my powinniśmy być, prawda? I no, myśmy po prostu poszli za swoimi przewodnikami. No, nie chcę tutaj zbyt daleko idących metafor budować, ale no, wydaje mi się, że my Polacy, tak, mamy pewien odruch po prostu, taki odruch, że idzie się za tymi autorytetami, a autorytety też istnieją dzięki środkom komunikacji, dzięki mediom, prawda? Autorytetami dla nas byli ci, którzy byli, no, po pierwsze mieli rzeczywisty wpływ na zmiany ustrojowe, prawda? Czyli to byli ci zwycięzcy, po drugie byli jakoś tam promowani przez media. Wydaje mi się, że to trudno się dziwić, że Polacy nie zauważyli, czy rzeczywiście Polacy wszystkie te początkowe próby walki ze zmianami odebrali jako coś obcego, to znaczy jako coś reakcyjnego, tak mogę powiedzieć. I ja też pamiętam z tamtych czasów na przykład rozmowy z ludźmi, którzy brali udział w protestach. Oni sami tak jakby mówili podczas tych rozmów, że oni rozumieją, że muszą być jakieś zmiany, prawda? Że bardzo wiele tych protestów to były protesty nie takie, że my nie oddamy swojego zakładu, prawda, nie pozwolimy go sprzedać za bezcen, tylko my rozumiemy, że państwowy zakład to jest absurd ekonomiczny i my chcemy tylko tego, żeby nam zapewniono jakieś godne odejście z tego zakładu, prawda? Więc no, mnie się wydaje, że no, po prostu daliśmy się uwieść. No, to jest troszkę banalne, ale tak to widzę. Ja trochę odbiegam od stereotypu Polaka przedstawionego przez mojego przedmówcę, bo jak widzę kogoś w telewizji, to czuję do niego automatyczną niechęć, więc jestem mało podatny na działania autorytetu. Ale skoncentruję się może na błędach tych ugrupowań kontestatorskich. Uważam, że są trzy takie podstawowe błędy. Po pierwsze, to jest prymat polityki personalnej i symbolicznej nad polityką merytoryczną. I w rezultacie na przykład lata 90. były zdominowane przez konflikt pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami PRL-u. Konflikt, który doprowadził do tego, że ten potencjalny elektorat lewicowy, czy w każdym razie elektorat socjalny, zwalczał się między sobą, był podzielony pomiędzy konkurencyjne ugrupowania polityczne. Drugi błąd to polega na takim występującym w Polsce klientelistycznym modelu polityki, który wynika z oportunizmu. To znaczy, że wszystkie te ugrupowania radykalne ciążą ku ugrupowaniu głównego nurtu i podporządkowują się im. No, można bardzo łatwo zaobserwować gwałtowną deradykalizację ekstremistów, którzy uzyskają jakieś wpływy, jakieś realne powodzenie. To widać zarówno na lewicy, jak na prawicy. Jak na prawicy Liga Polskich Rodzin na przykład. Bardzo
bardzo szybko zmieniła się z ugrupowania skrajnie prawicowego, stawała się coraz bardziej politycznie poprawna. To samo widać na lewicy. A więc te ugrupowania radykalne szybko przestają być radykalne, jak tylko uzyskają jakiekolwiek powodzenie. I trzecia kwestia to jest taka jałowość intelektualna, która w naszych warunkach przejawia się przede wszystkim w niesamodzielności ideologicznej, a mówiąc jeszcze konkretnie, najczęściej jest to po prostu importowanie mniej lub lepiej przetłumaczonych ideologii z anglosfery. Zachwycamy się różnymi modnymi nazwiskami, które występują w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, to jest Żyżek na przykład na lewicy. Natomiast jest bardzo niewiele prób samodzielnego przemyślenia naszych warunków, które jednak odróżniają się od warunków zagranicznych. I to też stwarza taką barierę pomiędzy tymi ugrupowaniami radykalnymi a rzeczywistością społeczną. Dziękuję. Troszeczkę ja tu jakby wyprzedziłeś pytanie, które chciałem właśnie teraz zadać, bo to właśnie jest nasz taki problem nie tylko definicyjny, bo my tu nie jesteśmy, prawda, po to, żeby tworzyć precyzyjne definicje, ale też problem związany z orientacją społeczeństwa wobec pewnych haseł, wobec pewnych postaw. I wydaje się, że w Polsce mamy wiele spraw w stosunku do tego wzorca, którym dla nas jest jakimś punktem odniesienia pozostaje Europa Zachodnia, z której rzeczywiście wiele etykietek, wiele sloganów, wiele programów przeszczepiamy tak dosyć bezrefleksyjnie, to mamy w Polsce jakby taki wśród tych środowisk kontestujących rzeczywistość, mamy takie zjawiska, które jakby są zupełnie niewspółmierne do zachodnich wzorców. Bo wystarczy powiedzieć sobie coś takiego, że raczej w krajach Zachodu prawica kojarzy się z kimś, kto zachowuje status quo, próbuje go bronić, a jeśli go przekształca, to w interesie, powiedzmy, elit najbogatszych i tak dalej. Z kontestacją systemu kojarzy się przynajmniej symbolicznie lewica. W Polsce mamy tutaj troszeczkę pomieszanie pojęć, czy właśnie jakby taką naszą specyfikę, bo weźmy choćby największy polski związek zawodowy, który też ostatnio się przynajmniej radykalizuje, to jest Solidarność, która jest w Polsce traktowana jako związek zawodowy prawicowy, prawda, czy prawicujący przynajmniej. Mamy taki ruch społeczny, niezależnie jak go ocenimy, ale jednak autentyczny ruch społeczny, jak środowisko Radia Maryja, które też no, nie jest, zupełnie nie odpowiada buntowniczym wzorcom Zachodu, prawda, lewicy i tak dalej. Społeczeństwo obywatelskiego, takiego, które ma, przynajmniej deklaruje wartości emancypacyjne. I chciałem Was właśnie poprosić o refleksję, o jakieś właśnie spostrzeżenia dotyczące, jak to się przekłada choćby na pomieszanie pojęć i choćby na reakcję, nie wiem, wyborców czy sympatyków. No bo często można właśnie usłyszeć, że co prawda ktoś głosi hasła, które są mi bliskie, ale to jest na przykład prawica, albo to są lewacy, prawda? Więc ja się z tym automatycznie nie mogę zgodzić, bo to jakby byłoby sprzeczne z całym moim jestestwem. Prosiłbym Was o może refleksję w tym temacie. Więc po pierwsze, chciałem zauważyć, że to nie jest tak, że do końca mamy do czynienia w Polsce z pomieszaniem pojęć. Pierwszą historyczną formą kontestacji kapitalizmu był romantyczny konserwatyzm. Tak? Dopiero potem przyszedł socjalizm, marksizm i tak dalej. A ze względu na naszą strukturę społeczną i tak dalej, nakładając na to później dziedzictwo Solidarności, tak właśnie było. Poza tym nie jest prawdą to, co niegdyś napisano w tej słynnej książce, co się stało w Kansas City, tak, kogoś, kto zna geografię polityczną Europy, to jest w ogóle pana, tam, gdzie mieszkają najbiedniejsi ludzie, wykluczeni i tak dalej, tam zawsze dominowała prawica. Są przecież społeczeństwa jest stricte klasowe, jak brytyjskie. Tak? Gdzie rzeczywiście ten model po prostu klasowy, prawda? Ktoś o bardzo konserwatywnym światopoglądzie głosował na lejberzystów, bo po prostu był członkiem klasy robotniczej. Prawda? Natomiast nawet z drugiej Rzeczpospolitej, najbiedniejsi, niewykwalifikowani robotnicy, jeśli w ogóle głosowali, to głosowali na chrześcijańską demokrację, PPS, to była partia wykwalifikowanych tramwajarzy, kolejarzy, metalowców i tak dalej. Dokładnie tak samo było w Niemczech, gdzie też konflikt kulturowy dzielił robotników, więc dla mnie nie jest to akurat niczym szczególnie dziwnym.
Natomiast zwróciłbym raczej uwagę na to, że historycznie ruchy lewicowe w Polsce były słabe. Wszyscy żyjemy jak na przykład mitem Polskiej Partii Socjalistycznej. Otóż w szczycie swojej popularności ta partia w 1928 roku dostała około 13% głosów, to jest około 1 miliona głosów. Nawet zakładając, że nie wiem, sympatycy komunistów, mniejszości narodowej i tak dalej gdzieś tam kontestowały system z zewnątrz, to była jednak mniejszość. I śmiem twierdzić, że raczej Polska pod tym względem jest skazana na los obecnej Irlandii czy Serbii. To znaczy tam główna oś konfliktu socjopolitycznego to jest konflikt między prawicą liberalną a prawicą konserwatywną, a ugrupowanie lewicowe jest numerem 3, które co najwyżej może być języczkiem uwagi rozgrywać te dwa między sobą i w konsekwencji także ruchy społeczne, no, lewicowe, no więc jakoś tam antysystemowym przesłaniu są po prostu słabsze. I oczywiście w takich realiach nie dziwmy się, że łatwo jest czasami powstawanie form hybrydalnych. W Irlandii na przykład z integracją europejską walczyły połączone siły katolickich, ortodoksów i anarchistów. Prawda? Kompletnie pozapartyjni, bo to wykraczało poza jakiekolwiek podziały partyjne. I powiem tak, moim zdaniem to, czy zacznę od prawicy, prawica zachowa jakieś zdolności kontestatorskie z systemu, zależy od tego, co się dalej stanie z Prawem i Sprawiedliwością. To znaczy, ta partia ma bardzo ciekawy program, on liczy paręset stron, jest najdłuższy, jest bardzo ciekawy, jest wiele ciekawych diagnoz, natomiast on jest w kluczowych momentach sprzeczny wewnętrznie. To znaczy, jest to program, który obwinia za wielki kryzys zarówno przesocjalizowane państwo, rozbuchane państwo dobrobytu, jak i egoizm bankierów, transnarodowe sieci kapitałowe i tak dalej. Tylko jak się zostanie decydentem, to trzeba będzie podjąć decyzję, prawda? Na wszystkich po prostu kołdry nie starczy, prawda? No i powiedziałbym, analogiczną rzecz można powiedzieć dokładnie o drugiej stronie. Tak. Znaczy, dobrze w ogóle, że polska prawica przybrała oblicze PiS-u, a nie Ligi Polskich Rodzin, prawda? Bo to jednak była jakaś XVIII-wieczna groteska, prawda? Przeniesiona XXI wiek, prawda? Co światlejsi endecy z lat 30. byli nowocześni na tle tego. A dramaty sytuacji dokładnie podobne na lewicy, prawda? To znaczy zniknięcie SLD z przestrzeni publicznej, o co nie było jeszcze do niedawna tak trudno, prawda? Oznaczałoby zniknięcie w ogóle pojęcia lewicy z dyskursu publicznego i przeistoczenie lewicowości, przepraszam, że dokonam mało efektownego skrótu myślowego, w palikotyzm. To znaczy wówczas wszelkie myślenie lewicowe, kontestatorskie, rewolucyjne oznaczałoby myślenie o małżeństwach par homoseksualnych, to co oznacza, myślę, elektorat w granicach 3%. Prawda? Polska była tylko Turcją, prawda? Gdzie cały konflikt polityczny to jest konflikt między islamistami a świecką prawicą. I w tym sensie, jeśli ktoś dobrze życzy takiemu myśleniu, znaczy pozostawienie w ogóle w przestrzeni publicznej myślenia w kategoriach anty, posiadanie jakichkolwiek wątpliwości co do neoliberalizmu i tak dalej, to jest jakby skazany na to, na życzenie dobrze temu, żeby PiS przetrwał na prawicy jego główny postpecetowski nurt, który jest odrobinę mniej neoliberalny od innych nurtów polskiej prawicy i analogicznie po drugiej stronie, żeby taki nostalgiczny post-PRL-owski model wygrał z wizją takiej quasi-lewicy akademickiej sprowadzonej do genderowo-homoseksualnego dyskursu. No, mi się wydaje, że dzisiejsza prawica ma nieco łatwiejsze zadanie, jeśli chodzi o taką myśl antysystemową, czy działania antysystemowe, dlatego że lewica, jak sądzę, albo jest pseudolewicą, tak jak SLD, prawda? To znaczy oni tam właściwie taka myśl gospodarcza SLD to jest
to jest liberalizm, prawda? Tam trudno, oczywiście od czasu do czasu z retorycznych względów tam się pojawiają jakieś prozwiązkowe pomysły czy prospołeczne, ale potem w praktyce właściwie to zanika. Natomiast wydaje mi się, że siły, które samookreślają siebie jako lewicowe, bardzo często są zafiksowane na trochę już nieaktualnych rozpoznaniach społecznych. To znaczy, one przede wszystkim cały czas pielęgnują taki mit wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, która z różnych względów znika na naszych oczach i o którą oprzeć się jest lewicy niezwykle trudno, no bo po prostu tej klasy u nas jest coraz mniej, ona przestaje być siłą. Tworzą się różne takie hybrydalne sposoby zatrudnienia, ale też w związku z tym trudne do zdefiniowania, prawda? Jest mnóstwo ludzi, którzy nie wiadomo, czy są prywatnymi przedsiębiorcami, czy są pracownikami najemnymi, czy są wręcz prekariuszami, prawda? Niepewnymi jutra. Więc lewica tak naprawdę nie wie, na czym się ma oprzeć, nie wie, dla kogo ma działać i nie wie, z czym tak naprawdę ma walczyć. Więc no, oczywiście taki potencjał antysystemowy mają różne, nie tylko lewicowe, czy dające się jako lewicowe zdefiniować ruchy, ale wydaje mi się, że bardzo duża część takich ruchów w Polsce to są ruchy pozorne, to znaczy takie, które służą raczej autoidentyfikacji, czy służą, ja wiem, takiemu takim działaniom wyobraźni, działaniom wyobrażaniu sobie siebie, prawda, przez działaczy jako właśnie działaczy, przy czym z żadnym działaniem nie mają one nic wspólnego, więc wydaje mi się, że tutaj też no, jest taki problem. Lewica w Polsce ma też wydaje mi się, ten niedostatek, że czasami głosi zbyt daleko idące postulaty i zbyt radykalne i chce zbyt dużo osiągnąć. To znaczy, no, bardzo często spotykamy się z różnymi ugrupowaniami lewicowymi, które na przykład głoszą postulat całkowitej przemiany społecznej, który wydaje mi się, że jest postulatem słusznym, ale to jest postulat absolutnie nienośny, prawda, dla ludzi, którzy chcieliby rozwiązać jakieś konkretne swoje problemy. Więc no, oczywiście prawica momentami, czy bardzo często też takie bardzo daleko idące postulaty wysuwa, prawda, jakiegoś Królestwa Bożego na ziemi. No ale ponieważ tutaj odwołuje się do spraw, które nie są z tego świata, to wydaje mi się, że to jest sensowniejsze. Spędzianie lewicy i prawicy to jest od dawna wielki problem. Ja dawno temu napisałem artykuł, w którym ogłosiłem, że pojęcia lewicy i prawicy nie mają już sensu. Byłem bardzo zdziwiony, że nikt tego nie przyjął do wiadomości, bo ludzie się po staremu uważali za lewicowców i prawicowców. No więc musiałem uznać, że jednak te pojęcia mają sens, skoro się wszyscy do nich odwołują. Teraz problem jest inny. Problem jest taki, wokół jakiej osi ten konflikt lewica-prawica się ogniskuje. I uważam, że w Polsce ten konflikt ogniskuje się wokół spraw, przynajmniej z mojego punktu widzenia, drugorzędnych, to znaczy wokół kwestii symboli. W latach 90. podział na lewicę i prawicę to wiązał się ze stosunkiem do PRL-u.
sam znałem ludzi o ultraliberalnych gospodarczych poglądach, którzy uważali się za lewicowców, ponieważ oni wywodzili się tam na to z tej PRL-owskiej nomenklatury. Obecnie tą osią konfliktu jest stosunek do Kościoła. Jeśli ktoś jest antyklerykalny, no to znaczy, że jest lewicowcem, jak jest klerykalny, to znaczy, że jest prawicowcem. To bardzo mocno, moim zdaniem, zamazuje wszystkie inne podziały. Dlatego ja, zamiast się pytać, czy ktoś jest lewicowcem, czy prawicowcem, to wolę się pytać, jaki ma stosunek do konkretnych problemów i na tej podstawie, że tak powiem, go oceniam. Mieliśmy już dzisiaj dwa spotkania w Związku Zawodowych. Tego tematu nie może też zabraknąć u nas, dlatego że się bardzo bezpośrednio wiąże z tematem całej naszej dyskusji. Mamy w ostatnich miesiącach, może nawet, można powiedzieć, nawet w latach, pewnego rodzaju zjawiska, które są z punktu widzenia krytyki neoliberalizmu pozytywne i w dużej mierze związane właśnie z działalnością związków zawodowych. To jest pewnego rodzaju ewolucja solidarności, odrzucenie tego, co można by w skrócie określić jako taki syndrom AWS-u, czyli po prostu bycie przybudówką po prostu liberalnej prawicy. Mamy za kadencji Piotra Dudy zwrot w stronę działalności takiej po prostu związkowej z coraz częstszymi hasłami prospołecznymi. Mieliśmy wspólną akcję, czy może nie wspólną, ale równoległą akcję zbierania przez związki podpisów przeciwko reformie emerytalnej. Zebrane w sumie były 2 miliony podpisów, czyli liczba no jednak dosyć imponująca, można powiedzieć, w Polsce. Dosyć, można powiedzieć, robiąca wrażenie na tle iluś tam lat poprzednich raczej marazmu. Mieliśmy teraz ogólnopolskie dni protestu, raczej zakończone w powszechnej opinii, przynajmniej umiarkowanym sukcesem, a oceniane czasami też nawet jako sukces spory. Mamy powrót do takiego hasła, które wydawało się Polacy już zupełnie zapomnieli, jak strajk generalny. Chciałem zapytać naszych gości, jak oceniają te zjawiska i czy to może być pewnego rodzaju zwiastun, jutrzenka pozytywnych zmian, tego, że jednak jest szansa na jeszcze jakiś silny, przynajmniej częściowo zakończony sukcesem zryw przeciwko neoliberalizmowi po fiasku tych wielu inicjatyw, o których mówiliśmy i mając ciągle na uwadze to, co powiedzieliśmy zazwyczaj mało pozytywnego, prawda, o tych uwarunkowaniach kulturowych czy strukturalnych, jakich Polacy jako społeczeństwo się znajdują. Czy te związki waszym zdaniem mogą być takim głównym rozgrywającym, skutecznym rozgrywającym na polu działań prospołecznych, czy też te szanse to są raczej nasze myślenie życzeniowe? Ja, łącząc wątek z tego pytania i powszechny wątek naszych rozważań, przypomnę takiego zmarłego niedawno lewicowego intelektualisty Tony Judah, który stwierdził, że człowiek lewicy dzisiaj jest konserwatystą. Dlatego, że broni świata, który jest niszczony. Prawda? Znaczy broni najdoskonalszego wynalazku ludzkości, jakim było europejskie państwo dobrobytu zrodzone po II wojnie światowej w takiej nowoczesnej postaci. W postaci demokratycznej w świecie zachodnim i autorytarnej tutaj i na dobrą sprawę można tylko protestować. I idealnie ta diagnoza wpisuje się w to, co obserwowaliśmy. To jest protest starego świata, którego struktury w Polsce zostały bardzo osłabione. Mimo to ten świat jeszcze jest zdolny do takich protestów, dlatego że zdołał utrzymać przy sobie swoje potężne zasoby instytucjonalne. To znaczy związki zawodowe mają jakieś tam pieniądze, mają nieruchomości, mają bazę członkowską i mają zasoby, które pozwalają im mobilizować część swojej bazy członkowskiej do aktywności ulicznej. Mogą pozwalać sobie na komercyjne kampanie w mediach. I wielokrotnie w historii związków zawodowych, w takiej klinicznej postaci 100 lat temu, pojawił się problem jakby dwupokoleniowości. To znaczy główny nurt związków zawodowych z reguły wyrastał z pracowników jeszcze poprzedniej epoki, a przy gwałtownej zmianie, wtedy to nazywano drugą rewolucją przemysłową. Tak? Ale tak jest dzisiaj z młodym pokoleniem. Prawda? Wchodzą młodzi ludzie,
gorzej wykwalifikowani, korzystający z innej już technologii. Technologii, która z reguły wymaga mniejszych kwalifikacji niż ta poprzednia, jest często mniej pracochłonna i tak dalej. Są to ludzie o zupełnie innej mentalności, innych oczekiwaniach i tak dalej. Tak zresztą notabene syndykalizm się rodził na początku XX wieku. I cała istota problemu polega na tym, czy dwa światy się zejdą. Czy zejdzie się świat starych instytucji, których kierownictwa są często siwowłose, ale które mają zasoby, z tym pokoleniem młodych ludzi, którzy nie mają żadnych zasobów, często w ogóle nie wiedzą, jak działać, są właśnie totalnie zatomizowani. I w pierwszym ruchu oni oczywiście, jeśli ruszą ku tym starym strukturom, to nie z powodów ideowych, bo oni z reguły są nieufni, a w ogóle nie wiedzą nic o działalności związków zawodowych, tylko na zasadzie czysto usługowej, to znaczy bardziej mi się opłaca jako młodemu nauczycielowi, czy pracownikowi supermarketu, czy komuś tam należeć do związków, niż nie należeć, bo na przykład będę trochę dalej na liście do zwolnienia, jak coś do tego przyjdzie, prawda? Czy też przemoc ze strony pracodawcy wtedy musi być zaawalowana. Mogę w razie czego na przykład dostać za darmo adwokata. I to moim zdaniem jest jakby kluczem do odpowiedzi na te pytanie. Nie szukajmy jakby porównań z południem Europy, dlatego że tam społeczeństwa są dużo bardziej zideologizowane i upolitycznione, ponieważ przeszły z reguły przez doświadczenia dramatyczne wojen domowych. Tam Grek, obywatel Hiszpanii czy Portugalii, jeśli się politycznie identyfikuje, to po pierwsze się identyfikuje z lewicą. Tak? W Polsce jest jednak odwrotnie. I myślę, że to jest taka sugestia tak naprawdę w stronę i starych związków, i różnych organizacji społecznych, że bez jakichś form koordynacji własnych działań i współpracy obie strony przegrają. One są od siebie bardzo dalekie i ideowo często, i estetycznie, i pokoleniowo. Ale na tym bazuje siła tego systemu, że rozgrywa wszelkie sprzeczności w życiu społecznym przeciwko sobie, co widać na bardzo wielu różnych przykładach, a myślę, że ten przykład kościoła w polskich realiach jest tutaj dany. Amerykańskie wojny kulturowe są często sponsorowane przez wielkie koncerny. Dziękuję. Mnie się wydaje, że tutaj związki mają do odegrania wielką rolę, nie tylko jeśli chodzi o kwestie związkowe, chociaż uważam, że związki powinny się zajmować się sprawami pracowniczymi, ale związki mają także wielką kulturową rolę do odegrania. Mi się wydaje, że Polacy mają, cechują się czymś takim, co nazywa się wyuczoną bezradnością. To znaczy nasza niska jednak mimo wszystko aktywność społeczna i nasza niska aktywność w działaniach dla własnego wspólnego dobra wynika z tego, że my jesteśmy generalnie przekonani o tym, że tu się nic nie da zrobić, dlatego że od stuleci nic się nie dawało zrobić. Ludzie mieli bardzo głęboko wpojone poczucie braku własnej podmiotowości, braku własnej sprawczości. I wydaje mi się, że każde działanie, które jakiejś społeczności da takie poczucie, że jednak coś się jej udało, że jednak w jakichś tam sprawach, które jej dotyczą. Nie wiem, czy to będzie załatwienie żłobka w gminie, czy to będzie załatwienie podwyżki o 150 zł. Dla załogi jakiegoś zakładu, że każde tego typu działanie podnosi ten dramatycznie niski, czy podnosi to dramatycznie niskie poczucie własnej sprawczości i własnej wartości Polaków. Więc wydaje mi się, że oczywiście tutaj związki mają bardzo wielką rolę do odegrania, ale oczywiście też nie tylko związki, wszelkie stowarzyszenia, wszelka działalność społeczna i tak jak sądzę, właśnie powinna być to taka działalność, która pozwala ludziom, którzy są zaangażowani w tę działalność, szybko przekonać się o tym, że takie działanie ma sens. A więc wydaje mi się, że różne
działania nastawione na bardzo odległy, nawet bardzo duży cel, na jakąś taką radykalną przemianę, dla której trzeba bardzo takich długich działań, że te działania mogą się w Polsce nie udać. Natomiast są potrzebne takie działania, które pozwalają natychmiast czy bardzo szybko przekonać się o tym, że jednak można coś zrobić. A później można myśleć o działaniach obliczonych na dalszy efekt. Nie będę oryginalny. Też uważam, że związki zawodowe są jedyną w Polsce strukturą, która jest w stanie wyartykułować taki globalny protest społeczny. Z tym, że związki zawodowe są tutaj tą strukturą, mimo że jedyną, ale dalece niewystarczająco. Po prostu zmieniło się, jak już mówiliśmy wcześniej, polskie społeczeństwo. To już nie jest społeczeństwo klasy robotniczej, to jest społeczeństwo dużo bardziej zróżnicowane pod względem społecznym. Związki zawodowe obecnie reprezentują już tylko niewielką część społeczeństwa, tych pracowników najemnych, pracujących na etatach. Dlatego, żeby związki zawodowe były w stanie rzeczywiście wyartykułować ten protest społeczny o takim niepartykularnym charakterze, to musiałyby stać się tutaj koordynatorem czy partnerem dla innych ruchów kontestacyjnych, miejskich, konsumenckich, oświatowych itd., itd. No, ale to z kolei wymagałoby od tych związków zawodowych daleko idącej reformy wewnętrznej, odbiurokratyzowania, większej elastyczności, zerwania z partykularyzmem. No, ale znowu tutaj musimy pamiętać o niebezpieczeństwie, że ten związek zawodowy nie może się za daleko posunąć w tych działaniach ogólnospołecznych, bo jednak jego pierwszym i podstawowym zadaniem jest obrona interesów pracowniczych. Więc tutaj operując między scylną tych działań ogólnospołecznych, oderwania się od swojej bazy, a charybną właśnie wąskiego zawodowego partykularyzmu, musi znaleźć jakiś właśnie taki złoty środek, żeby właśnie działać na rzecz zmiany całego społeczeństwa. Dziękuję. Ostatnie z tego naszego zestawu pytań, zanim oddamy głos uczestnikom, to jest pytanie o program. O to chciałem zapytać, co waszym zdaniem mogłoby skutecznie, że tak powiem, Polaków zachęcić do wyjścia na ulicę, do aktywności, do buntu, jakie można powiedzieć pewne wspólne minimum programowe, prospołeczne, bo mówiliśmy tutaj już choćby o tym wewnętrznym zróżnicowaniu społecznym, o daleko idących podziałach kulturowych, które ludziom o podobnych poglądach, na przykład na kwestie gospodarcze, bardzo utrudniają współpracę, gdyż biorą się za łby, mówiąc popularnie, o inne zupełnie kwestie. I chciałbym właśnie tutaj poprosić o refleksję, co mogłoby, jakiego rodzaju hasła, nacisk na jakiego rodzaju kwestie, problemy mógłby stać się takim właśnie wspólnym mianownikiem, żeby ta chyba wymarzona przez wielu spośród uczestników jakaś silna prospołeczna aktywność czy struktura mogła powstać tutaj i teraz, nie za 20 lat, nie chodzi o jakąś odległą zmianę systemu, ale co mogłoby nas, że tak powiem, teraz zaktywizować, połączyć, odtworzyć poczucie przynajmniej elementarne wspólnoty, solidarności i wiary też w to, że możemy coś razem zdziałać. Otóż, proszę Państwa, w 1892 roku w mieście, w którym jesteśmy, jego okolicach, wybuchł największy strajk w Europie, który to był powszechnym szokiem. Uważano, że Polska jest krajem, czy Polska, ziemie polskie są na tyle zacofane, prawda, że nie ma mowy tutaj o tym, że fala społecznych protestów może dotrzeć. I proszę Państwa, protestujący wówczas protestowali w ten sposób, że zbierali się pod bramami fabryk i niezbyt wiedzieli, co z sobą zrobić. Protest wyglądał tak, że przyjeżdżali kozacy wezwani przez fabrykantów, no to robotnicy się rozpierzchali po łódzkich bramach, gdy kozacy odjechali, to wychodzili z powrotem w te bramy. Śpiewali pieśni, głównie religijne, ponieważ innych nie znali, i wybrali króla,
spośród siebie, którym był łódzki krawiec, nazywał się bodaj Machowicz, zresztą szczęśliwie dożył czasów II Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, dlaczego pozwalam sobie o tym powiedzieć? Dlatego, że wtedy owi robotnicy to było pierwsze pokolenie wychodźców ze wsi. Ich stan świadomości sprowadzał się do tego, że jest król, czynownicy. Jedyne pieśni, jakie znamy, to pieśni religijne. Już Boże coś Polskę, to byłoby zbyt rewolucyjną pieśnią. Natomiast już ich dzieci, urodzone w Łodzi, zakładały związki zawodowe, nie wybierały króla, tylko zakładały komitet strajkowy, partię polityczną i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że trochę jest teraz tak z nami wszystkimi. To znaczy najważniejszą rolę w polskim życiu politycznym, publicznym i w ogóle społecznym pełni pokolenie, które nie obejrzało Teleranka 13 grudnia roku 1981, prawda? I to jest najważniejsze doświadczenie ich życia, prawda? Już mogliby puścić im ten zaległy odcinek, prawda? Ale dali sobie wreszcie spokój. To prowadzi często do kuriozalnych sytuacji. Słyszałem taką opinię, że pracodawcy z mojego pokolenia, urodzeni w latach 60. są najgorsi, są najwięksi zamordyści. Tankowcy z lat 80. Tak, dokładnie, można by dużo rzeczy na ten temat pewnie dodać. I moim zdaniem, generalnie powiedziałbym, to pokolenie X, pokolenie spełnionego Fukuyamy, tak? A więc tego, że świat jest wreszcie normalny, prawda? Nie należy go kontestować, bo osiągnęliśmy po tysiącletnich poszukiwaniach, prawda, od czasu już nie mieszkam, że nawet światowita, prawda? Osiągnęliśmy wreszcie normalność. Także tą normalność w wymiarze czysto polskim, prawda? No bo jest NATO, prawda? I w ogóle jest orzeł morze, prawda? To najkrócej jak to powiedzieć. To było pokolenie X. Dzieci tego pokolenia X były nastawione na indywidualną karierę, tak? I tak dalej. To powoli się kończy. Wśród młodych ludzi pojawia się pokolenie Y. System bezradny z tym, co zrobić z problemem bezrobocia, jakby podprogowo przekazuje tym młodym ludziom poczucie beznadziei. I oni coraz częściej nie wiążą swojej przyszłości z żadną karierą. To jest dzisiejszy gimnazjalista. Jak ktoś by im zabrał LOLa, prawda, na komputerach, to jest rewolucja, prawda, w tym momencie. Tak, to będzie zupełnie inne pokolenie od tego, które jest. To jest moim zdaniem to pokolenie, w którym coś się zacznie zmieniać. Tak jak znany francuski historyk Jacques Attali pisał o roli Żydów w budowie kapitalizmu w Europie, prawda, że pierwsze pokolenie Żydów ciężko pracowało, budowało banki, każdego zarobionego guldena, prawda, chowało w skarpetę. Drugie pokolenie pomnażało to, prawda? A trzecie pokolenie to było pokolenie skrzypków i psychoanalityków, prawda? Ja powiem tak, moim zdaniem nie istnieje żadna możliwość stworzenia spójnego programu ze względu na deficyty wiedzy spowodowane przez system edukacyjny. Natomiast zwróćmy uwagę na coś innego, z czego zwłaszcza lewica sobie w Polsce nie zdaje sprawy, a prawica sobie zdała sprawę i dlatego to ona prowadzi pod wieloma względami wyścigu o rząd dusz młodych ludzi. To jest totalny upadek etosu nauki. Nawet nie etosu inteligencji, to jest zupełnie inna sprawa. Ale etosu nauki. No, proszę Państwa, można to kasusowe pokazuje. Można zamówić każdą dowolną, jakby, prawda, ekspertyzę. Wystarczy mieć odpowiednią ilość pieniędzy. No i na papierze dostanie się wtedy dokładnie wszystko. Miejsce tego zajęły mity. A w tej dziedzinie zawsze prawica była z różnych powodów, sięgających czasów oświecenia, silniejsza. No co to jest druga Irlandia, Zielona Wyspa? To jest mit. Czwarta Rzeczpospolita to jest mit. Nie było programu Czwartej Rzeczpospolitej. Prawda? Nie było czegoś takiego. Była tylko nazwa. Prawda? Ja myślę, że dopiero taka zmitologizowana wizja, czy to jakaś retrospektywna, prawda? Czy to jakaś wybiegająca w przyszłość, może być czymś takim. A na to moim zdaniem musimy poczekać jeszcze kilka do kilkunastu lat, kiedy dojrzeje pokolenie, które już dzisiaj wie, ja to słyszę od młodych ludzi dzisiaj, oni już wiedzą, że zostali wyrolowani. Tylko jeszcze nie wiedzą, jak to sobie wytłumaczyć. Prawda? W którymś momencie ktoś z nich być może przeczyta taką książkę, która
która cokolwiek wyjaśni. W czasie tej młodzieżowej rewolty na Zachodzie w 1968 roku guru został Herbert Marcuse, który wtedy był już Czechiem umierającym, prawda? Już zaawansowany wiekowy, dopiero wtedy jego poglądy na coś trafiły. No Marx stał się istotnym myślicielem długo po swojej śmierci. W istocie z ideami Bakunina też trochę tak było. Dziękuję. Nie wiem, tutaj pan no, jakoś tak z optymizmem patrzy na to pokolenie wstępujące. Mnie się wydaje, że niestety tutaj są też pewne zagrożenia dla tego pokolenia jako ewentualnego pokolenia buntu. To znaczy tym zagrożeniem największym jest to, że oni po prostu to pokolenie nauczyło się żyć z całym mnóstwem znieczulaczy, tak bym to nazwał, prawda? To znaczy to jest takie pokolenie, któremu łatwo dać coś w zamian tego gniewu, rozładować ten gniew, czy rozładować napięcie przy pomocy rozrywki na przykład. To jest coś takiego, co przecież jest dosyć nową sprawą, prawda? Rozrywka zawsze istniała, ale ona nigdy nie miała tak totalnego charakteru. Bardzo wiele protestów czy takich buntów młodych ludzi to są właśnie protesty w sprawie rozrywki, a nie w sprawach innych, prawda? To znaczy wolny dostęp do rozrywki, być może on prędzej czy później będzie, bo to nie jest wolny dostęp do kultury, prawda? Może tego typu hasła są wypowiadane, ale wolny dostęp do rozrywki spowoduje rozproszenie się całkowite tego, tej świadomości tego, że trzeba coś zmienić. Więc mnie się wydaje, że właśnie warto by stawiać na ludzi dojrzałych. To znaczy lewica ma taki mit młodości, mit tego, że to młodzi ludzie przyjdą, coś zmienią. Mnie się wydaje, że warto jest ten mit przerewidować i jednak stawiać na takich ludzi, którzy już troszeczkę, że tak powiem, dostali po tyłku. Młodzi ludzie, zwłaszcza bardzo młodzi ludzie, żyją mitem, tak, żyją bardzo często wyobrażeniami. Wyobrażają sobie, że kiedy dorosną, to coś tam zrobią, coś tam osiągną, prawda? Liberalizm to jest też taki system, który pozwala młodym ludziom żyć wyobrażeniami tego, że jak kiedyś tam osiągną jakąś pozycję, to będą likwidują to swoje poczucie poniżenia w ten sposób, że będą poniżać innych na przykład. Więc mnie się wydaje, że warto by było w takich społecznych przekazach mierzyć troszeczkę wyżej, no, do tych starszych grup wiekowych, dlatego że one, ludzie 30, 40, 50-letni, oczywiście nie ci przedsiębiorcy z tego zakresu, ale ci ludzie już wiedzą, że więcej nie osiągną, że muszą jakby starać się polepszać swoją dolę życiową w ramach tego statusu, który już mają, a nie który tam kiedyś ewentualnie osiągną. I teraz następna rzecz, wydaje mi się, że lewica powinna, czy lewica, no nie tylko lewica, bo to nie jest tylko kwestia lewicy, ale jeśli myślimy o jakichś protestach społecznych, to do takich haseł czysto ekonomicznych warto jest dodawać, i to z uporem, hasła godnościowe. To znaczy takie hasła, że po prostu ludzi w pewien sposób nie wolno traktować, bo
Polakom generalnie się wydaje, że ludzi w pewien sposób wolno traktować, prawda? Że są zresztą robione badania między innymi przez profesora Hryniewicza, prawda? Badania dotyczące takiego modelu folwarku na przykład w polskich przedsiębiorstwach. Pracownicy niejako domagają się od swoich szefów tego, żeby oni powielali ten model pana feudalnego, ten model dziedzica, prawda, który dokładnie chodzi skarbowym i wskazuje to i to ma być zrobione, a to i to ma być niezrobione, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj jest dużo do zrobienia, żebyśmy my sami nie domagali się tego bata, nie domagali się tego, żeby przyszedł jakiś pan i po prostu zrobił z nami porządek, bo niestety czasami tak jest, więc wydaje mi się, że tutaj te hasła godnościowe, mimo że one zostały obśmiane, prawda? One zostały obśmiane. Proszę zobaczyć, że liberałowie na przykład zawłaszczyli coś takiego jak taki dyskurs gospodarczy. To liberałowie wiedzą, prawda? Liberałowie wiedzą, na czym polega gospodarka, a inni nie wiedzą. Więc, no bo liberalizm to jak wiadomo jest stan natury, prawda? Więc tutaj niestety lewica, której dyskurs był przecież dyskursem gospodarczym, prawda? Straciła zupełnie ten język, straciła zupełnie taką wyobraźnię, prawda? I wydaje mi się, że skoro to straciła, to powinna jednak starać się wchodzić właśnie w taki dyskurs godnościowy, ale też to będzie podejmowanie takich tematów godności, tego czego nie wolno w relacjach międzyludzkich, to będzie miało nie tylko taki efekt, że ludzie wyjdą na ulicę, ale po prostu ludzie będą się uczyć tego, co wolno, a co nie, no bo nas niestety od pokoleń uczy się tego, że jak ktoś stoi nad nami z batem, to on chce dla nas dobrze, prawda? Więc, no nie wiem, to może tyle. Z wszystkich trudnych pytań zadanych przez moderatora, to ostatnie jest niewątpliwie najtrudniejsze. Obecnie w Polsce stan świadomości społecznej jest taki, że nawiązując do tematu naszej debaty, gdyby teraz Polacy wyszli na ulicę, to raczej po to, żeby się bić między sobą. Lemingi na moherów, biedni na bogatych, Wisła na Krakowie. Tak by to wyglądało. I jest naprawdę trudno wymyśleć, kto, czy w jaki sposób tą rozproszkowaną, zdezintegrowaną polską społeczność zjednoczy. No mówiąc cynicznie, to najlepsza rzecz, która jednoczy, jest wspólny wróg. Przy czym nie rząd, bo w pewnym momencie ten rząd się właśnie w przypadku danej rewolucji obala i powstaje pytanie, co potem, tylko właśnie jakiś inny, wspólny ruch. Wydaje mi się, że na przykład banki mogłyby być takim wrogiem, bo to jest coś, co do którego i przedsiębiorca, i pracownik, i emeryt, i nawet student są zgodni, że banki się zachowują niewłaściwie. Dziękuję. Dziękuję za dotychczasową część. Teraz jest czas na pytania z sali. Zasada jest taka, jak zawsze, zgłaszamy się. Konrad Malec będzie wręczał mikrofon przenośny. Można zarówno pytania, jak i komentarze do tego, co tutaj panowie mówili. Także proszę śmiało. No, dobrze. Ja widać mnie laska. Ja się chciałem ustosunkować do niektórych rzeczy. Przepraszam, że będę przerysowywać, ale muszę skrótowo mówić. A mianowicie, 80. rok była wygrana i przegrana, ponieważ podmieniono elity. Czyli Kiszczak, 83. rok, Praga, odprawa ministra spraw wewnętrznych, mówi wprost. Stan wojenny wprowadziliśmy, bo musiała być wymiana elit. Niekonstruktywnych na tych konstruktywnych. Następna rzecz. Z elitami pracowano przez kilka lat, ponieważ był
kryptonim Renesans, gdzie Służba Bezpieczeństwa sprawdzała, opisywała stan emocjonalny, rys psychologiczny elit Solidarności, by wybrać tych, z którymi będzie można się dogadać, podzielić przy okrągłym stole itd. W związku z tym była wymiana elit, społeczeństwo zostało całe oszukane, a naród był mądrzejszy niż elity, bo 4 czerwca powiedział komuchom nie. I władza dostała 20%, strona społeczna 80%. I wtedy naród znowu powiedział nie, ponieważ do drugiej tury, gdzie narzucono wybory jeszcze raz, czyli zmuszono ich, żeby wybrali tych, których odrzucili, naród poszedł w niewielkim procencie, tam była zdaje się frekwencja około 30%, więc mniej nawet, tak? Około 20%. I wtedy to był policzek, bo pokazano, ty Polaku nie możesz nic, bo władza decyduje, na kogo ty będziesz głosować i kto w tej władzy będzie. I to było przegrane. To było największe przegrane. Następna sprawa. Konfederacja Polska. Pisałem kilka lat temu tekst o tym, o czym pan mówił, że wszystkie stowarzyszenia, grupy, grupeczki, kluby powinny zacząć ze sobą współpracować, koordynować swoje działania, wspierając się. Czyli jeśli my mamy Ślad Polski, to oni powinni wiedzieć, w którym miejscu Polski mamy kogoś współpracującego, nie wiem, z obywatelami, z błędnym torem, prawda? I w ten sposób my zaczynamy znać swoich. My się musimy między sobą poznać tak, żeby stworzyć nową elitę. Czyli to, co się stało w 89 roku i po 89 roku wykasowano elity normalne, naturalne, wyłonione w drodze wyborów 80-81 i podmieniono na zafałszowanych po prostu zafałszowaną grupę ludzi. Naród dał się oszukać, ponieważ przekaz był wielotorowy i ten sam, czyli Radio Wolna Europa, Gieremek, Michnik and Company, prawda? Kościół do Magdalenki poszedł, czyli wspierał okrągły stół, czyli mamy drugi przekaz, który jest spójny z tym pierwszym, prawda? I Solidarność, Wałęsa, to samo, prawda? Michnik, Gieremek i tak dalej, czyli społeczeństwo nie miało prawa myśleć, że mają rację tylko ci, na przykład Gwiazdowie, Anna Walentynowicz, Federacja Młodzieży Walczących, Solidarność Walcząca, która na ulicach dymiła, prawda? Bo z nas wtedy łatwo było zrobić oszołomów, bo te główne środki przekazu, czy drugie kanały, mówiły tym samym głosem. Następnie. Aktywność, skuteczność, żeby ludzi pobudzić do czegokolwiek, muszą mieć jakikolwiek drobniutki sukces. Budowę mostka, odwalczenie przedszkola. I to, co pan mówił, to faktycznie tak jest. Rozwalenie przemysłu. Właśnie. Naszym zdaniem było częścią specjalnej, żeby się pozbyć wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, która miała ze sobą kontakt i mogła się buntować. Niestety nie mamy w tej chwili partii normalnych, czyli partii, które grupują ludzi mających ten sam cel, czy tę samą wizję i te same metody realizacji tej wizji. To są grupy, ja to nazywam partie typu leninowskiego, oczywiście skrót, gdzie to są grupy ludzi, których pozycja zależy od tego, jak nadskakują liderowi partii. I to się multiplikuje w dół, prawda? Czyli nadskakują lokalnemu kacykowi. I są w partii tylko po to, żeby dostać pracę, żeby dostać stanowiska. Że nie możesz być brygadzistą, nie wiem, w Cimiu Dolnym,
w zakładzie, który, no nie wiem, zatrudnia 50 ludzi, jeśli nie jesteś członkiem partii. Czyli to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego wymiana elit jest koniecznością, bo należy stworzyć normalne grupy polityczne, które dojdą kiedyś do władzy. Najłatwiej to robić przez przejęcie samorządów, bo tam stowarzyszenia mogą wyłaniać kandydatów na radnych i prezydentów miast. Edukacja. Faktycznie w tej chwili walczy się nie tylko z historią i literaturą, czyli tożsamością narodową, ale walczy się również z fizyką, chemią, biologią i tak dalej, żeby obniżyć kwalifikacje, żebyśmy mogli być tylko tanią siłą roboczą. Aha, i teraz tak, prawica, lewica, bo już będę skracać. W tej chwili to praktycznie jest bez sensu podział, bo SLD dla mnie to jest skrajna prawica, która z liberałami sobie podała rękę. Dla mnie główna linia podziału to biegnie wzdłuż stosunku do państwa, prawda? Czyli czy ktoś jest propaństwowy, czy ktoś jest antypaństwowy, ale też w rozumieniu, bo to trzeba wszystko definiować w tej chwili, działania rozumnego dla dobra wspólnego. O, czyli jeśli ktoś działa rozumnie dla swojego otoczenia, społeczeństwa, narodu, państwa, to jest po jednej stronie lub po drugiej stronie. I teraz rzecz, która dla młodych ludzi jest bardzo istotna i właśnie to młode pokolenie zaczyna odwracać się i pytać swoich dziadków, czyli jest jakby przeskok pokolenia. Te hasła właśnie godnościowe, gdzie w pracy w korporacji zamienia się pojęcie szczęścia na pojęcie sukces. Czyli nie szczęście osobiste, szczęście rodziny, szczęście moje, prawda? Tylko jaki ja osiągnę sukces w korporacji. I oni już mają tego powoli dosyć. Natomiast uważam, że wyjście na ulicę no praktycznie jest. Po co pewien czas są manifestacje, które no w zasadzie nic nie dają. Dają tyle samo, co 2 miliony podpisów. Natomiast zagrożeniem dla władz jest podcięcie im skrzydeł przez samoorganizację i przez przejęcie władzy na poziomie samorządu, bo to jest najłatwiej, i później przez federację tych wszystkich stowarzyszeń na utworzenie po prostu jednego ruchu, który spróbuje po prostu zmienić polityczny kształt Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za komentarz. Nie wiem, czy panowie chcą coś dopowiedzieć, czy na pytania czekamy, tak? Tak. Dobrze, proszę następne, czy to pytanie, czy komentarz. Dobrze, to będą odpowiedzi, jak będą komentarze, to tylko po prostu wysłucham się. Tak? Ja zadam pewne pytanie. Tomasz Jankowski, Samoobrona, tak więc poczułem się troszeczkę wywołany do dyskusji. Jedną rzecz chciałbym sprostować. Pan doktor Fedoruk powiedział coś takiego, że Samoobrona była ruchem w zasadzie bez programu politycznego opartym na kontestacji. Rzeczywiście tak było w początkowej fazie, natomiast ja bym chciał powiedzieć tyle, że program Trzecia Droga to jest w zasadzie jedyny program w historii, w najnowszej historii polskiej polityki, który nie tylko jakby wyznacza kierunek, w którym chcemy dążyć, ale też w jaki sposób chcemy tego dokonać i są tam też konkretne wyliczenia, także to jedno chciałem sprostować i nie chciałbym też ograniczać samej Samoobrony do jakby ruchu rolników, czyli ruchu zawodowego, dlatego że bardzo szybko też chcę przypomnieć, że Andrzej Lepper się też dogadywał z liderami związkowymi, też bardzo, bardzo często bronił fabryk i tak dalej, także tutaj nie było jakby, Samoobrona nie była, nie opierała się też na kontestacji czy na jakimś, nie wiem, konflikcie miasto-wieś. Andrzej Lepper chciał od tego uciec i no, medialnie się to nie udało, ale no ja będąc wewnątrz organizacji to dostrzegam. No bardzo śmieszne rzeczywiście, ale
Chciałbym jednak zadać też pytanie, ponieważ ominęliśmy tutaj jeden temat. Doktor Tomasiewicz mówił o tym, czy rzeczywiście, czy w Polakach jest jakaś wyjątkowość, skłaniając się raz tutaj też, że nie ma. Ja pokuszę się troszeczkę o tezę odwrotną. Ponieważ ja to sobie sprawdziłem w innych krajach i tylko w zasadzie w Polsce, no jeszcze w Estonii szczątkowo, wśród młodych ludzi popularną ideologią, która ma kontestować rzeczywistość, jest skrajny liberalizm, czy wręcz libertarianizm reprezentowany przez, nie lubię wymieniać tego nazwiska, ale Korwina Mikkego, który rzeczywiście zawłaszcza przestrzeń wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie w Polsce pod wpływem jakichś swoich niepowodzeń prywatnych próbują właśnie uciec ten libertarianizm i oni tam widzą swoje szanse. Tutaj my przegrywamy całkowicie walkę na tym polu świadomościowym. My mówimy tutaj prospołecznie, powiedzmy, nazwijmy się w ten sposób, prawda? I czy tutaj też panowie nie dostrzegacie, no ja to nazwę po imieniu, zagrożenia dla ewentualnej możliwości mobilizacyjnych młodych ludzi. Dziękuję. To ja pozwolę sobie oczywiście rozpocząć od pani wypowiedzi. No, wydaje mi się, że jest ona znaczona bardzo szlachetną naiwnością. To znaczy założenie, że gdyby inny nurt opozycji antysystemowej lat 80., ten młodszy wiekiem radykalniejszy doszedł do władzy, to byłoby wspaniale. Otóż chciałem pani powiedzieć, że to byli jeszcze więksi miłośnicy Reagana i Thatcher niż Wałęsa i jego towarzystwo. Co pan powiedział? Siedzimy na sali. Ale ja nie mówię o panu Andrzeju Gwieździe. Niech pan sobie popatrzy, bo Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość na przykład, co się stało z Solidarnością Walczącą i tak dalej. Pan Andrzej Gwiazda jest jakby poza tym wszystkim i tu składamy ukłony. To, co głosiła grupa robocza i co on głosił, że to był bliski PPS-owi w którymś momencie, prawda? Więc co jedno ma wspólnego jakby z drugim? Proszę patrzeć po tym pokoleniu zadymiarzy lat 80., że obecny minister spraw wewnętrznych jest tego idealnym przykładem. Po ludziach, którzy z ruchu Wolność i Pokój poszli do Urzędu Ochrony Państwa. I co oni by zbudowali? Może jeszcze skutecznie niż Mazowiecki z jego nieudolnością. Prawda? To była zimna wojna, świat był bipolarny, prawda? I problem wszystkich sił prospołecznych polegał na tym, że jakby one abstrahowały od tego, prawda? Tak jak dysydenci w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Oni uważali, że lepszym wyjściem od zjednoczenia Niemiec, słusznie obawiali się, że będzie po prostu wchłonięcie przez Niemcy Zachodnie, byłoby stworzenie demokratycznych, socjalistycznych w sensie ustroju ekonomicznego nowych Niemiec Wschodnich. No bardzo realistyczny program, prawda? Pan SPD nawet o czymś takim myślała. Dokładnie tak samo było w Polsce, a dodam, że wśród tego nurtu młodzieżowej kontestacji, nie tylko młodzieżowej, prawda, idolem ich był Stefan Kisielewski, który mówił, że trzeba wziąć Polaków za gębę i wprowadzić kapitalizm, prawda? Ale no dokładnie tak było. Rada Solidarności Walczących Kisielewski była szefem Komitetu Wykonawczego. No ludzie, no gdzie my jesteśmy? Przecież to się zrobi kiełbie wełbie wszystkim ludziom. Kiełbie wełbie jest takie, że cały ten antykomunistyczny nurt kochał Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone wtedy to był Ronald Reagan. Nie cały. To jest raz. Dwa, poza tym stwierdzenie, że zmienimy jedne elity na drugie i będzie fajnie. Nie, no to tak z tego wynikało. Ja właśnie myślę, że polski problem, między innymi na konsekwencji tych historycznych refleksji tu dokonywanych, polega na tym, prawda, że jesteśmy odlegli od państw skandynawskich. Państw skandynawskich, których sukces był możliwy dzięki temu, że tam masowe ruchy robotnicze, masowe ruchy chłopskie dokonały jakościowej zmiany. Rola elit w życiu społecznym została ograniczona, prawda? Egalitaryzm tych społeczeństw jest bardzo, bardzo silny. I tu jest jakby pies pogrzebany, a polski system edukacyjny jest teraz nastawiony właśnie dokładnie w coraz większym stopniu na to, żeby nawet te możliwości skromne awansu z lat 90. jeszcze bardziej ograniczyć i przypisać je w pełni do pieniądza. Przestrzegam też przed jeszcze jednym myśleniem dotyczącym partii. Najpierw jakby tutaj jest taki wątek w pani wypowiedzi antypolityczny, a potem, że trzeba przejąć władzę. No to albo tak. Albo tak. Jest społeczeństwo. Otóż się mówi, że proszę zauważyć, co atakuje establishment w Polsce i w innych krajach. Polityka to jest rzecz wstrętna. Partie polityczne to jest w ogóle rzecz wstrętna, podejrzana. Najlepiej, żeby ich nie było. Żadni politycy. My jesteśmy samorządowcy. Facet, który był w 5 partiach, zarządza milionami złotych, przyjmuje na audiencję u siebie liderów miejscowych partii. On jest antypolitycznym samorządowcem, prezydentem, prawda? Który...
Słucham? Jest dyspozycyjny. Oczywiście. Co więcej, on jest dysponentem. On nawet nie jest dyspozycyjny. Ja powiedziałam, że trzeba upolitycznić społeczeństwo. No, a to jest zupełnie coś odwrotnego. Proszę zauważyć, że dzisiaj establishment próbuje rozmontować państwa, między innymi za pośrednictwem ich regionalizacji. To się dzieje we Włoszech, to się dzieje w Hiszpanii, to się dzieje w Polsce, dlatego że każdy z tych regionów, tak samo jak każdy z samorządów, będzie po prostu bezradny, najzwyczajniej w świecie. Cóż wobec siły światowego rynku znaczy dzisiaj nawet jeden samorząd, prawda? Zobaczcie państwo, komu udało się, znów wybiegając ponad podział na prawicę i lewicę, zatrzymać w różnych okolicznościach jakby ten pochód neoliberalizmu. To jest Orban, to jest Fico, prawda? To jest Chavez i jego następca w Wenezueli, w ogóle jakby część krajów Ameryki Łacińskiej. W zupełnie innych realiach to jest Assad w Syrii. Za każdym razem, w ogóle Skandynawów też można do tego przypisać, za każdym razem odbyło się to drogą zdobycia władzy w państwie przez jakąś siłę opozycyjną wobec tego, co się dzieje. A moim zdaniem rolą ruchów społecznych powinno być dbanie o to, by w takiej sytuacji takie rządy nie walienowały się po prostu, prawda? By jakby nie weszły zaraz w togę, przynajmniej ograniczyć to negatywne zjawisko. Co do samoobrony, pozwoliłem sobie użyć słowa związkowcy przy tym, więc nie zgadzam się, że w pełni przypisałem to do świata polskiej wsi i rolnictwa. Natomiast myślę, że no, program samoobrony w ogóle bardzo eklektyczny, prawda? To jest bardzo, bardzo znamienne. Natomiast jak sądzę, o ile go dobrze pamiętam, bo przyznam, że no, w stercie programów nie każdy dobrze pamiętam, ale kojarzy mi się w dalszym ciągu z próbą jakby no, z kontynuacją szlachetnego dzieła Edwarda Abramowskiego, które powstało w innym świecie, którym oczywiście w warstwie aksjologicznej powinno pozostać, ale musi zostać zredefiniowane do sytuacji w dobie globalizacji, bo fragmentaryzacja dawnych struktur jest dzisiaj jeszcze większym zagrożeniem. Alternatywą do OPZZ-u i Solidarności jest brak jakichkolwiek związków zawodowych, a nie powstanie nowych, lepszych. Alternatywą dla Polskiego Związku Działkowców jest Polski Związek Deweloperów w miejscach działek i tak dalej. To jest jakby dramatyzm obecnej sytuacji. Dziękuję. Tak, ktoś z Was jeszcze coś? Proszę. Ja może o tych korwinistach. No zgadza się całkowicie, że popularność korwinizmu, zwłaszcza wśród młodzieży, jest polskim fenomenem. Jeszcze tylko w Estonii. I tyle. No prawdopodobnie tak. Tego już fenomenu nie znam. Natomiast, że tak powiem, jestem bezradny wobec tego fenomenu. I w zasadzie jedyna odpowiedź, jaką by można było, czy odpowiedź, jaki można temu dać, to jest taki, że ten korwinizm opiera się w dużej mierze na socjaldarwinizmie, więc tylko trzeba poczekać te kilka lat, jak obecni gimnazjaliści wejdą w świat wilczego kapitalizmu i socjaldarwinizm już tak sobie przewartościują wówczas. Ja tylko powiem tyle, że no, wrócę do tego, o czym mówiłem. Mnie się wydaje, że korwinizm jest, nie jest niczym innym niż sposobem na takie szybkie i iluzoryczne poradzenie sobie z upokorzeniem. I to jest, ja bym traktował korwinizm raczej jako pewną grę wyobraźni niż jako siłę polityczną, dlatego że on się realizuje właśnie w wyobraźni, prawda? To znaczy mamy bardzo często do czynienia z taką sytuacją, że młody człowiek tuż po studiach lub w trakcie studiów biorący zasiłek jest przekonany, że dostałby większy zasiłek, gdyby ci socjaliści nie ściągali tych podatków, prawda? Z nas wszystkich. Trudno to nazwać jakimś myśleniem politycznym. Jedno zdanie jeszcze dodam. Oczywiście, że to są okresy gimnazjalistów. Ja sobie doskonale tego zdaję sprawę, tylko czy to nie obniża też potencjału takiej organizacji wśród naszego społeczeństwa, bo jednak ten młody człowiek, nawet jeżeli on wejdzie na ten rynek pracy, to on i tak przez, nie wiem, 3-4 lata czytał Korwina i jak on słyszy państwo socjalne, to on już myśli, nie wiem, bolszewicy będą szczerać te głowy. I to też o to chodzi, że jakby na poziomie świadomości to jest przede wszystkim szkodliwe. Ale myśmy się do zupełnie niesłusznego wniosku. Podając jako przykład braku podmiotowości i jakby
cywilnego uzależnienia żądanie dobrej organizacji miejsca pracy. Proszę pana, ma to korzenie głębokie, dlatego że komuna, wprowadzając akord, w ten sposób broniła swoich wysuniętych, swoich członków na stanowiska przed zarzutem nieudolności. W fabrykach, w których był akord, kierownictwo nie robiło nic albo niewiele. Cały proces organizacji pracy był przerzucony na pracowników w akordzie, bo jeżeli nie zorganizowali sobie pracy oraz materiałów, to dostawali gołą pensję, czyli 1/4 normalnych zarobków. Umowy śmieciowe i to neoliberalizm, ja już, żeby nie powielać nieadekwatnych pojęć, powiem friedmanizm. Friedmanizm to po komunie przejął, a teraz pewnie nie musiał przejmować, bo to jest bardzo łatwe do wymyślenia. Umowy śmieciowe, zagrożenie bezrobociem, to jest również zmuszenie pracowników, aby wykonywali pracę również dyrektora i kierownika, bo inaczej nie zarobią i stracą pracę. A więc to jest dokładnie według mnie, być może jest tak jak pan zinterpretował, ale tego przede wszystkim produkcja, żeby można było zarobić, żeby można było walczyć z pracodawcą, to musi być o co, prawda? Czyli ten pracodawca też musi mieć ten zysk, z którym można się z nim podzielić. Natomiast bałagan w pracy bije w pracodawcę, a przy poglądzie już friedmanowskim bije przede wszystkim zrzucany na pracownika tak długo, dopóki po prostu kryzys nie sięgnie amerykańskich banków. Trudno mówić i analizować sytuację i wyciągać z przeszłości wnioski, jeśli jednym słowem mówimy solidarność. Śniadek na tym przez ileś kadencji zarabiał, ale to nie znaczy, że oprócz swojego stanowiska cokolwiek stało za tą tezą. W 1989 roku nie zostało cofnięty dekret, bezprawny zresztą dekret o delegalizacji Solidarności, tylko została zarejestrowana nowa Solidarność. Jaka Solidarność? Jej wódz powiedział w telewizji w rzekomej polemice z Miodowiczem: nowa Solidarność będzie zupełnie inna niż ta w 1981 roku. Do nowej Solidarności wejdą zupełnie nowi ludzie i zgadzamy się pracować za miskę zupy. To był, można powiedzieć, manifest ideowy drugiej Solidarności. Jak była tworzona, wiemy. Kuroń na podstawie raportu o rozwiązaniu WSI. Kuroń odbywał regularne narady z Kiszczakiem pod legendą przesłuch. W czasie tych przesłuchań oferował Kiszczakowi, że zostanie sporządzona lista osób, które się do Nowej Solidarności zapisać nie będą mogły. Nowa, zupełnie inna Solidarność przyjęła rolę klienta pracodawców, które jeszcze wtedy nie było. Ochronę rządu mazowieckiego, parasol ochronny. Karol Modzelewski powiedział: przyjęliśmy niewdzięczną rolę ochrony rządu przed społeczeństwem. A więc nie dojdziemy nigdy, z wyjątkiem fałszywych wniosków,
nie widząc fundamentalnej różnicy, a przede wszystkim formalnej straty. Formalnej i merytorycznej straty. Rzeczywistej straty. I mówiąc o zachowaniach Polaków, musimy mówić o zachowaniach ludzi zdradzonych przez ich przywódców. I to jest polski kompleks. Kompleks zdrady. To, że tą zdradę zaakceptowali, to jest zupełnie inna sprawa. Ale analizując, te przyczyny też można analizować, ale to jest na długie godziny analiza. Teraz jeszcze wrócę do pierwszego panelu o związkach zawodowych. Wydaje mi się, że jest wątpliwe naśladowanie i czerpanie kolejnych wzorów z Zachodu. Jeszcze wrócę do, co się stało w 90 roku, że zbudujemy kapitalizm. O kapitalizmie wiedzieliśmy tyle tylko, że w państwach zachodnich, które są kapitalistyczne, to zarabia się na godzinę 5 dolarów, czyli za 4 godziny ma się równowartość polskiej miesięcznej pensji. Tyle wiedzieliśmy o tym i to zostało dokładnie i bezwzględnie wykorzystane. Zostały wykorzystane bezwzględnie wszystkie dobre cechy Polaków. Pozwalaliśmy niszczyć zakłady, zgadzaliśmy się na bezrobocie, bo uwierzyliśmy, że trzeba naprzód zainwestować i to była ta nasza inwestycja, nędza za czasów Mazowieckiego i AWS-u, to była ta inwestycja w przyszłość. Prawda? Okazało się, że jest to inwestycja w bezrobocie. I nie pamiętając o tym, bo nie można tego wszystkiego przy każdej okazji powtarzać, ale wysnuwając wnioski, trzeba o tym pamiętać. Dwa, mamy cały czas od 90 roku, a w zasadzie już przez cały stan wojenny Mazowiecki i Remek jeździli po kościołach. Ja miałem na przykład zakaz występowania w kościołach i w kościele. Natomiast Mazowiecki, Remek, Michnik występowali w kościołach i Mazowiecki mówił nam o chrześcijańskim, no, przynależności do świata, do zachodniego świata, kultura chrześcijańska. Jako wiadomy podtekst. Teraz związki zawodowe. Wtedy też nam powiedzieli, naśladujemy kapitalizm. Ja się przyznam, że myśmy w 80 roku i w UZZ-ach też próbowali naśladować kapitalizm, czyli zachodnie związki, tylko chwała Bogu, nie mieliśmy czasu się zapoznać z nimi, w związku z czym nam wyszła solidarność. Ale na tych kopiach nie można, wiemy, co zostało, jaki skutek dały te doktryny zachodnie implantowane do Polski w sposób czysty, sankcji podobny. Polskie związki zawodowe nie mają, znaczy źródło, do którego można by się cofać, jest w II Rzeczypospolitej. Do Solidarności nie wrócimy, dlatego że zbyt wiele się zmieniło, żeby prócz idei Solidarności pracowników i Solidarności w walce cokolwiek dało się przenieść. Natomiast potem mieliśmy długi okres, kiedy pod hasłem Związku Zawodowego, który przyjął sobie nazwę Solidarność, działały najbardziej antypracownicza organizacja, jaka w Polsce istniała. Czyli była to znów zdrada pod pozycją Związku Zawodowego. Pierwszą taką rzeczą to jest zgoda na utajnienie płac. No to jest, a to było pierwsze. A więc przez cały czas była likwidacja praw pracowniczych i to jest ogromne, czeka nas do czasów PRL-u nawet,
kilkadziesiąt lat walki, jaka trwała na Zachodzie, żeby to osiągnąć. Trudno proponować nam propozycje francuskie, trudno, gdzie w końcu jest polityczna reprezentacja ludzi biednych. W Polsce nie ma politycznej reprezentacji ludzi biednych, a jeśli jest, to nikt się do tego publicznie nie przyznaje, czyli ludzie tego nie wiedzą. Więc sytuacja jest skrajnie różna. Komisja Trójstronna, proszę Państwa, to jest znana rzecz, którą wymyślili leśnicy i rolnicy, że między lasem a ziemiami uprawnymi orze się pas ziemi i tam się wrzuca kapustę, brokiet, rzepę, cokolwiek. Dziki nie są w stanie tego przekroczyć. Przepraszam, że się wędę, panie profesorze, jest taksówka, więc tak, myślę, że pan musi już się zabierać, więc bardzo dziękuję za udział. Dziękuję. Andrzej, bardzo proszę krótko, bo czasu nam mało zostało. Więc jeszcze jedno słowo. Dyskusje na temat, co dały protesty w Warszawie teraz przeprowadzone przez Dudę. Proszę Państwa, to jest postawienie sprawy na głowie. Te dyskusje są przerażające, pokazujące, że w Polsce i w związkach, i poza związkami pojęcie o charakterze i sposobie działania związku nie istnieje. Bo wielu ludzi spotkał zawód, że oni zrobili za dymę, to przecież palenie opon to była manifestacja słabości związku. To, że Duda od tego się powstrzymał, to jest ogromne zwycięstwo, tylko pod warunkiem, że potraktujemy te manifestacje nie jako protesty. I proszę Państwa, jeszcze jedno. Związki zawodowe nie protestują, związki zawodowe żądają. I mają siłę do wymuszenia spełnienia tych żądań. Jeśli tego nie ma, nie są związkami zawodowymi. Jeżeli te manifestacje potraktujemy nie jako element dyskusji rządu, tylko ze społeczeństwem, to stoimy na zupełnie innym gruncie. Odmówili rozmów, odmówili tego, był to apel do społeczeństwa, obudźcie się, nie tędy droga, przystępujemy do walki. Dziękuję panu. Mamy mało czasu, więc jeszcze ile jest chętnych? Dwie osoby, trzy osoby, proszę, tylko bardzo proszę krótko po prostu, bo niestety musimy już pomalutku. Ja tylko pozwolę sobie na taką propozycję, bo zapytałeś, jaki może być jakiś taki program, który połączy tam młodzież. Program inny. Tak, więc to ponieważ uważam, że jednak największym zagrożeniem jest anglizacjonizmanie, to znaczy te różne skutki globalizacji, tutaj powiedział banki, prawda, to wydaje mi się, że no równocześnie tam Polska została odindustrializowana, trzeba budować przemysł, prawda? Trzeba było odbudować gospodarkę. Więc ja sądzę, że tym może być coś w rodzaju patriotyzmu gospodarczego, to jest powyższą hasło PiS-u i to jest punkt dla PiS-u. I to również, tu ja wyobrażę państwo, prawda, no i wzmocnienie państwa, że to jest też ten ważne rozróżnienie, czy jestem za państwem, czy za rozpłynięciem się państwa. I myślę, że to jest, to znaczy różny może być los takiej propozycji, bo jak myśmy odkryli globalizację i straszne skutki w 2000 roku założyliśmy Stowarzyszenie ATAK, chodziło wtedy o podatek Tobina, to nasz kolega nieopatrznie napisał, że globalizacja zagraża w takim samym stopniu pracodawcom, jak i pracownikom, a zatem nasza inicjatywa powinna być poparta przez prawicę i lewicę i dostał tak z obu stron, że się nie pozbierał. Więc w związku z tym ja myślę, że używanie w ogóle pojęć prawicy i lewicy, jakkolwiek one mają głęboki sens. Ja mam na myśli tutaj oczywiście te zagadnienia społeczne, a nie tylko
pan antyklerykalizm i aborcję, to jednak tak by człowiek uważał ten jakąś wspólną ideę, która mogłaby ludzi zjednoczyć i sformułować. Dziękuję. Maciek, tak? Maciej Ławski, Polska Społeczna. Myślę, że jednak trochę idąc pod prąd, czy po prostu troszkę tylko negując pewne tezy dotyczące niemożliwości działania politycznego w naszym kraju, myślę, że jednak jest spory potencjał takiego działania, tylko brakuje potencjału organizacyjnego, który mógłby miliony, setki protestów, które w Polsce ostatnimi czasy się odbywają, zniecić, wykorzystać i stworzyć jedną spójną, jednolitą organizację. Bo przez Polskę przez ostatnie 2, 3, 4 lata przelała się fala protestów w obronie edukacji, usług publicznych, w obronie kolejnych zlikwidowanych usług. Mieszkańcy się jednoczyli ponad podziałami politycznymi. Mam na myśli jedynie podziały światopoglądowe, czyli faktycznie byli to ludzie, którzy na sprawy obyczajowe mieli zupełnie inne zapatrywania. Działali razem, nie przeszkadzało im zupełnie to, że wcześniej ktoś głosował na PiS, ktoś na SLD, bo rozumieli, że mają wspólną sprawę do ugrania, do wygrania. Jednocześnie byli też tacy antypartyjni. Ogólnie rzecz biorąc mieli takie nastawienie, że tam są elity, my jesteśmy tym społeczeństwem, my walczymy o swoje, my tego chcemy. I myślę, że tutaj naprawdę, gdyby te ruchy były w stanie się zintegrować, gdyby istniał ktoś, kto po prostu chce to zrobić, kto że tak powiem łączy te różne lokalne inicjatywy, to faktycznie mógłby w Polsce taki ruch, taka organizacja powstać. Tej pracy na pewno jest dużo i to jest tak, że będzie rok, dwa, trzy, cztery, pięć, ale myślę, że faktycznie tak jak tutaj siedzimy, to łącząc się często, działając razem, jesteśmy w stanie do tego doprowadzić. Przy tym chcę powiedzieć, że nie wierzę w działanie sieciowe. Myślę, że to musi być jednak działanie jednolite. Musi być to działanie w oparciu o struktury, w oparciu o pomysł na pozyskiwanie pieniędzy, tworzenie biur. To wszystko musi iść sprawnie, musi być sprawność organizacyjna, której bardzo często w Polsce brakuje takim inicjatywom, a która jednak jest podstawą do sukcesu w działaniu politycznym, bo druga strona jest bardzo świetnie zorganizowana, a tym ruchom oddolnym często takiej organizacji brakuje. Czyli zarówno oddolność z jednej strony, jak i z drugiej strony profesjonalizm działań są tutaj, myślę, kluczowe. Chciałbym też zgodzić się z tezą, która tutaj padła, że faktycznie to nie młodzi dzisiaj są zapleczem politycznym takiej siły, w sensie młodzi 20 kilka lat, tylko to są ludzie, którzy mają 30, 40, 50, którzy mają już dziecko 1, 2, 3, zobaczyli, że brakuje miejsca w przedszkolu, zobaczyli, że jest problem w przychodni, zobaczyli, że no, mieli zarabiać kurczę 5 tysięcy złotych, a tutaj nagle jest 1,5 tysiące czy 2 tysiące i nie ma z czego wyżywić rodziny. Tacy ludzie już poniżeni, już faktycznie, którzy dostali, mówiąc kolokwialnie, w duchy po prostu od życia, od państwa, od całego systemu, są siłą, mogli być siłą napędową takiego ruchu. Tutaj z pewnością bardzo by pomogło wsparcie związków zawodowych, gdyby porzuciły swoje partykularne interesy. Partykularne w sensie politycznym, w sensie partyjnym, to znaczy, że często są powiązane z różnymi partiami, gdyby wyszły ponad te różne układy lokalne i faktycznie wspomagały działanie takiego ruchu, no to miałoby to faktycznie duże perspektywy, ale też zdaję sobie sprawę, że też to nie jest łatwe, no bo Solidarność ma gdzieś ten AWS z tyłu głowy, OPZZ jednak jest mocno ze sobą powiązane, więc jest, że tak powiem, dużo rzeczy, które tutaj przeszkadzają, ale też jest dużo rzeczy, które nam w tym działaniu mogą pomóc. Na koniec tylko chcę powiedzieć, że związki zawodowe w swojej reorganizacji poza działaniem obywatelskim powinny pomyśleć o osobach zatrudnionych na umowy śmieciowe. Nie tylko pod tym kątem, że kurczę, zmienimy prawo, będziemy naciskać zalecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy w tej sprawie, tylko powinny działać już teraz, przed zmianą prawa, bo ktoś tą zmianę prawa musi wywalczyć, a sami etatowcy tej zmiany prawa nie wywalczą. Musi być poparcie polityczne w całym społeczeństwie, więc myślę, że tutaj taki styl działania związków zawodowych a la stowarzyszenie, typu stworzenie kas samopożyczkowych dla takich pracowników, pomoc prawna, na przykład na 100 pracowników płacących składkę po 10 zł jest jeden prawnik na miesiąc, z którego mogą korzystać. Wysyłanie, powiedzmy, zawiadomień do pracodawców, którzy łamią prawa,
nagłaśnianie tych spraw w mediach. Myślę, że to jest jakieś takie proste recepty, ale myślę, że związki zawodowe mają pieniądze na to, żeby w tą stronę pójść i faktycznie mogłyby wspomóc istnienie takiego powstanie takiego ruchu społecznego. To, co możemy teraz robić i co powinniśmy robić, to też myślę start w wyborach samorządowych, tworzenie lokalnych komitetów, bo to jest zdobywanie pierwszych przyczółków władzy. Przy czym oczywiście uważam, że musi powstać jednolity ruch, który ma również pomysł na całe państwo, nie tylko na samorząd lokalny. Dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie, mamy już bardzo mało czasu. Michał mi sygnalizował. Bardzo krótko proszę dwa pytania. Piotr chciałbym paroma nadlem, którzy zgłosili na początku. Jeszcze krótki komentarz obu uczestników i będziemy kończyli. A może ja krótko. Niedawno Kinga Dumi przypomniała, że w czerwcu 1980 roku na zamkniętym spotkaniu członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, notabene w Łodzi, dr Stanisław wygłosiła wykład, w którym powiedziała, że w społeczeństwie gierkowskim nie będzie żadnych zmian, ponieważ nie ma tu żadnego potencjału rewolucyjnego. To był czerwiec 98. Roman Adler. Ja takie dwa słowa historyka, który próbuje to wszystko zrozumieć po swojemu. Nie spodobało mi się to, co panowie powiedzieliście o tych historycznych momentach, do których się trzeba odwoływać, bo jakoś one się nie zakończyły jakimś wielkim sukcesem. Ja patrząc trochę z innej działki, ja uważam, że największym sukcesem oddolnych polskich ruchów społecznych były powstania lat 1918 do 1921. Wtedy Wielkopolska i Śląsk. To były momenty, kiedy oddolny socjalny ruch, bo to był ruch socjalny, wsparł ruch patriotyczny, który odrodził państwo polskie w takim kształcie, jakim przetrwało niestety tylko 20 lat. I teraz, wyciągając wnioski z tego skojarzenia, my jesteśmy w tej chwili nie w sytuacji zamroczenia ideologią neoliberalizmu, bo to jest rzecz wtórna. My jesteśmy w sytuacji społeczeństwa neokolonialnego, zmuszonego do zależnego, nie do rozwoju gospodarczego. I w tej sytuacji jedyną odpowiedzią jest podobnie taki pracowniczo-socjalno-patriotyczny ruch. To jest jedyna odpowiedź, która jest w stanie przełamać tą niemożność, o jakiej panowie mówiliście. I nie ma tej niemożności, bo całe jakby to spotkanie odbyło się pod złym hasłem. Polacy już wyszli na ulicę. Teraz się tylko muszą tak zorganizować, żeby z tego wyjścia osiągnąć zwycięstwo. Zwycięstwo na miarę 80 roku. I tylko tyle. Dziękuję. Jeszcze pan doktor Zbigniew Hałaty. Bardzo proszę, jedno zdanie, żebyśmy nie wyszli stąd bez informacji o prawicy i lewicy. Chcę dowiedzieć, że w ostatnim wywiadzie z 30 września papież Franciszek powiedział, że nigdy nie był prawicowcem. Nigdy nie był prawicowcem, więc też stwierdzi, że Kościół popełnił liczne błędy, że zawsze jest ważne rozeznanie i że wchodzi na nową drogę, więc być może trzeba by uzupełnić to, co pan doktor powiedział przed chwilą, bo ten wątek również i nie zawsze gwizdać i krzyczeć się przeciwko Kościołowi, też pomyśleć o wykorzystaniu ogromnego potencjału tej w końcu liczącej 2000 lat organizacji. To wszystko dziękuję. Jeszcze proszę o komentarze końcowe, tutaj dwóch osób, niestety chciał opuścić. W związku z apelami o skrócenie, rezygnuję ze swojego głosu. Dziękuję. No ja także myślę, że dziękuję bardzo za udział i panu ministrowi i uczestnictwo.